Dziękuję szanowne państwo za przybycie. Witam wszystkich państwa, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Mi również zależało, aby to spotkanie się odbyło, ponieważ w ostatnim czasie różnego rodzaju informacje w mediach społecznościowych pokazywały się, które wprowadziły duże zamieszanie, które powoduje, że konflikt, który według mnie nie powinien być konfliktem, a inwestycją dla nas wszystkich rozwojową, okazuje się, że stał się konfliktem, który podzielił grupy społeczne i dzisiaj to spotkanie, dlatego chcemy i chcieliśmy zorganizować, aby wytłumaczyć państwu te wszystkie pomówienia, które też pojawiły się w naszych mediach. Projekt Mosty dla Regionów, w bardzo krótkim skrócie przedstawię jego założenia, cele i to, co chcemy realizować. Harmonogram inwestycji projektowanej przeprawy mostowej. Obecny stan przeprawy mostowej, która nie jest w zarządzaniu miastem, powtarzam, tylko starostwa powiatowego. I wnioski, pytania, oczywiście będę służył odpowiedzią zarówno ja, jak i moi zastępcy, czy osoby kompetentne do i posiadające wiedzę odpowiednią na temat przeprawy mostowej. Szanowni państwo, bardzo szybko w tej kadencji, bo tylko na tej kadencji się skupię, zrealizowane inwestycje, to jest pierwsza inwestycja, zagospodarowanie brzegów rzeki San, ścieżka pieszo-rowerowa z dofinansowaniem. Ta kwota, która tutaj została wyświetlona, szanowni państwo, została przeznaczona właśnie na zagospodarowanie tej części brzegów rzeki San po tej stronie. Bardzo dużo hektarów wyczyszczonych, a oprócz tego dużo nasadzeń, ponad 4000 drzew zasadzonych. No i ścieżka, która ożywiła tą część, ale wiemy o tym, że na tym nie możemy poprzestać, ponieważ jak wiecie państwo, zainteresowanie ścieżkami pieszo-rowerowymi jest bardzo duże w Sanoku. To jest taki ruch turystyczny, który pokazuje rozwój poszczególnych regionów w Polsce i my również chcemy tutaj w Sanoku zatrzymać rowerzystów, zatrzymać osoby, które uprawiają różnego rodzaju dyscypliny sportowe związane z przemieszczaniem się na dwóch kółkach. Kolejna inwestycja, którą zrealizowaliśmy tutaj z dofinansowaniem, które otrzymaliśmy, to było bardzo ważne dla nas. Obryw skalny tutaj na ulicy Rybickiego musieliśmy wzmocnić, ponieważ dochodziło tam do różnych sytuacji. Te osuwiska, które towarzyszą Sanokowi, są na tyle w niektórych miejscach niebezpieczne, że powodują nawet pękanie dużych budowli kościołów, tak jak franciszkanie mieli z tym problem. Tam też wzmacnialiśmy dużą inwestycją i pozyskanymi środkami na ten cel. To udało się zrobić również tutaj, w tej części dzielnicy. Przebudowa dróg gminnych. Pozyskaliśmy duże dofinansowanie i zrealizowaliśmy też dużą inwestycję. Ulica Sadowa, Krasińskiego, Poprzeczna i Szafera. Tutaj wartość tej inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Kto z państwa tam mieszka w tamtej części, to widzi, jak ta infrastruktura się też zmieniła. My staramy się realizować te inwestycje tak, aby zarówno pod względem technicznym, jak i później jakościowym, one miały dłuższą żywotność niż inwestycje, które nie do końca nieraz były realizowane i na takim poziomie, które my dzisiaj musimy naprawiać je ze względu na to, że część przede wszystkim ta zakorzeniona w ziemi, ta, która jest bardzo ważna, czyli kanały te, które zbierają wody deszczowe, wody gruntowe, no one muszą dzisiaj mieć odpowiednią przepustowość, odpowiednią zbiórkę wody, tak abyśmy później nie musieli po 2-3 latach znowu remontować poszczególnych dróg. Cóż jeszcze, szanowni państwo, ulica Heweliusza, chodnik i nawierzchnia, tutaj jest mniejsza taka inwestycja, 65 tysięcy ponad złotych. Oświetlenie, które było realizowane i tutaj są wszystkie ulice wymienione w tej części miasta. Łączna kwota to prawie 400 tysięcy złotych przeznaczone na oświetlenie. Bardzo ważna nawierzchnia wraz z chodnikiem przy ulicy Rybickiego, ten wjazd do Muzeum Budownictwa Ludowego. Wiemy,
wyglądał fatalnie, droga wyglądała fatalnie, udało się zarówno te środki dzielnicowe przerzucić na tą część tutaj pod remont. Uzyskaliśmy, myślę, tak wizerunkowo bardzo fajną nawierzchnię, która już ten wjazd do Muzeum Budownictwa Ludowego pokazuje w innym świetle, ale to nie koniec na tym odcinku, bo ten odcinek my również planujemy remontować na dłuższym odcinku aż do ulicy Gajowej, zresztą Gajowa również nam też zostaje w naszych planach i to bardzo ważna inwestycja, ale to może troszeczkę później. Co jeszcze będziemy robić? Ulica Biała Góra, wykonanie odwodnienia powierzchniowego. Tutaj już ta kwota jest wydatkowana. Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika, szacunkowa wartość 230 tysięcy. W 2021 roku wykonano chodnik przy przystanku autobusowym oraz zlikwidowano wysepkę. Mamy tutaj przykład tej pracy, która odbyła się zaraz za oknem po prawej stronie. Ta wysepka troszeczkę i straszyła, spowodowała, że dochodziło do różnych sytuacji podczas poruszania się. Szanowni Państwo, była taka takie małe zawirowania, które gdzieś tam w społeczeństwie też pojawiły się. Zostały ścięte wierzby tutaj przy Muzeum Budownictwa Ludowego. Jest sytuacja, była też taka, która często się powtarzała, że tam dochodziło do różnych niebezpiecznych sytuacji takich związanych z tym, że piesi, którzy przemieszczali się tym odcinkiem drogi, czy to na rowerach, czy to podążając gdzieś tam w stronę ogródków działkowych, czy do Muzeum Budownictwa Ludowego i samochody poruszające się w tym, na tym odcinku, no można powiedzieć, że ten ruch był minimalny, a nieraz można było dostrzec takie sytuacje, że samochody hamowały, aby drugie osoby, inne osoby mogły się przemieścić na drugą stronę. I co tutaj się dzieje? Ta część tej powierzchni, tej nieruchomości była w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego. Miasto wystąpiło o wykup tej działki. Rada Miasta podjęła odpowiednie decyzje. Udało się. Ta działka została nam przekazana. Ten odcinek nam został przekazany, bo chcemy poszerzyć tą drogę i oczywiście po jednej i po drugiej stronie wdrożyć chodnik, który będzie miejscem bezpiecznym dla przemieszczania się osób, przede wszystkim poruszających się pieszo. No i oczywiście dwa samochody wtedy zmieszczą się, dlatego ta szerokość będzie dużo większa. Ograniczy nam to troszeczkę miejsc na parkingu, który my tutaj Muzeum Budownictwa posiada, ale prowadzimy też różnego rodzaju inne działania związane z tym, aby z naszymi działkowiczami dojść do porozumienia i nasze tereny, które chcemy przekazać, które w zarządzaniu jest miasto, chcemy przeznaczyć na dodatkowe parkingi dla działkowiczów, a tą część, która jest na początku tutaj od muzeum, niezagospodarowana, można powiedzieć, ogródkami działkowymi, tam jest około 30 arów, chcemy, aby, no mam nadzieję, dojdzie do takiego porozumienia, tą część przeznaczyć pod parking dla Muzeum Budownictwa Ludowego, które rozwija się z roku na rok, mamy coraz więcej turystów i chcemy, aby ta część, która jest wizytówką naszego miasta, coraz bardziej mogła i coraz więcej mogła przyjmować większą grupę jeszcze osób, turystów, szczególnie autokarów, które mogłyby tutaj dojechać, grupy wycieczek, które też wpłyną na to, że do muzeum dostaną się większe środki finansowe. Szanowni Państwo, co jeszcze? No, ta inwestycja, o której ostatnio też dosyć głośno, ale tak pod względem pozytywów, dużo głosów sympatycznych i telefonów sympatycznych też do Urzędu Miasta, informacji od mieszkańców, że w końcu ten teren został zagospodarowany przy Białej Górze. Projekt bardzo ważny dla nas, projekt z dofinansowaniem 100%, gdzie pozyskaliśmy środki zewnętrzne. I tutaj, Szanowni Państwo, jak widzicie, to jest zdjęcie, chyba nawet z dzisiaj zrobione. Bardzo fajny kompleks rekreacyjno-sportowy dla naszych mieszkańców, dla małych dzieci i też tych starszych. Mini miasteczko ruchu drogowego, boiska, skatepark, który zostanie rozbudowany. No i planowane też ścieżki pieszo-rowerowe, które będą realizowane na tym odcinku. To też jest dla nas bardzo ważne. Dofinansowanie i część tego projektu, który tutaj widzicie Państwo, oczywiście tam będą jeszcze piłkołapy, oświetlenie,
całego obiektu. Myślę, że ilość też miejsc parkingowych, która teraz została tam stworzona, pokazuje, że tutaj z tego obszaru naprawdę dużo więcej osób i turystów może korzystać, a oprócz tego myślę, że to też pokazuje taką dużo większą wizytówkę naszego miasta, jeśli chodzi o zagospodarowanie tych brzegów rzeki Sany. Inwestycje planowane w dzielnicy Wójtostwo. Szanowni Państwo, jakie jeszcze mamy w tym roku do zrealizowania? To jest bardzo ważna inwestycja dotycząca budowy ścieżek pieszo-rowerowych oraz single tracków, które będą realizowane tutaj na Białej Górze. Ścieżki takie, które mają posłużyć rowerzystom do przemieszczania się, grupom rodzinnym, a oprócz tego ścieżki pieszo-rowerowe, które projektujemy wzdłuż brzegów rzeki San, ale po tamtej stronie od Carrefoura, hipermarketu Carrefour do mostu Olchowieckiego, wzdłuż brzegów rzeki. Oczywiście jesteśmy na ostatnim etapie. Długość tego odcinka ponad 4 km. Bardzo fajne ścieżki 3-metrowe szerokości, które myślę, że będą takim punktem jeszcze bardziej kulminacyjnym w weekendy dla właśnie mieszkańców i turystów, którzy będą chcieli z tych ścieżek pieszo-rowerowych korzystać. Szerokość nawet 3,5 metra, bo mamy ścieżkę rowerową 2 metra, szerokość chodnika 1,5 metra. Oczywiście to będzie w jednym ciągu, w jednym pasie, przedzielone linią. Myślę, że to, o czym mówili mieszkańcy, aby te ścieżki były dużo większe, dużo szersze, ponieważ jeżeli ktoś przemieszcza się nawet z wózkiem, z dzieckiem, często niektórzy biegają nawet, dochodzi do tego, że jadąc rowerem ciężko nam się wyminąć na tym odcinku, na tych ścieżkach pieszo-rowerowych, które zostały zapoczątkowane tutaj i zrealizowane. Co jeszcze, Szanowni Państwo? Złożony został wniosek, bardzo ważny, inwestycja, o którą walczyli Państwo tutaj na Białej Górze. I dzisiaj mamy taką przyjemność, no nie ukrywamy, że do dzisiaj dopiero dowiedzieliśmy się, tak oficjalne pismo do nas wpłynęło do miasta, że ulica Biała Góra na odcinku od skrzyżowania z ulicą Międzywrocką do skrzyżowania z ulicą Świerkową wraz z przebudową placu manewrowego dostała dofinansowanie. Dzisiaj mamy tutaj pana nadleśniczego, który przywiózł taką informację i myślę, że nawet zapraszam tutaj do siebie, jeżeli można. Chcę przekazać taką, myślę, że ważną dla nas informację, bo dofinansowanie 50% my nawet nie spodziewaliśmy się, napisaliśmy ten wniosek. Wyliczenia nasze sięgały około 1 000 000 zł. Wiemy o tym, że pewnie to przekroczy przy dzisiejszych cenach też materiałów budowlanych, ale wartość dofinansowania na poziomie 457 tysięcy złotych, które dzisiaj otrzymaliśmy, to jest taka, myślę, że nagroda dla Państwa za oczekiwania na remont tej drogi, a na pewno ona będzie na tyle mocno przerobiona, aby te wody opadowe, które często towarzyszą tutaj i podtapiają niektóre gospodarstwa, w końcu zostały ulokowane w odpowiednim miejscu, ściągnięte i droga miała charakter bezpiecznego przemieszczania się. Oddam na chwileczkę głos panu nadleśniczemu. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję tutaj gospodarzom za zaproszenie. No i tak to jest to prawda. Dzisiaj też wpłynęło do nas oficjalne pismo z Dyrekcji Generalnej. Od razu przesłaliśmy tutaj do włodarzy miasta i mogę potwierdzić, że to jest nawet kilka złotych więcej, to dokładnie to jest 457 700 zł. Także to jest maksimum, ile można lasy mogły przyznać, bo takie mamy wewnętrzne regulacje, że to nie może być więcej jak 50%. Także też się z tego cieszymy, bo nie ukrywam, korzystamy z infrastruktury tutaj samorządowej. I będziemy korzystać, bo na tym polega nasza praca, żeby cały czas pozyskiwać ten surowy drzewny i dostarczać go mieszkańcom i innym ludziom, którym zakładam pracy i tak dalej. Także cieszymy się również razem z włodarzami miasta i mam nadzieję, że szybko się tą inwestycję uda zrealizować. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja w imieniu mieszkańców taki malutki prezent dla nadleśnictwa od razu. Dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, to są ważne rzeczy, że takie, które powodują, że my też w budżecie miasta możemy środki w mniejszej ilości zabezpieczać na inwestycje, które nam później towarzyszą i służą.
szczególnie Państwu. Przede wszystkim w tym, aby, tak jak już powiedziałem, przemieszczać się bezpiecznie i nie myśleć o tym, że wody deszczowe i będą jakiekolwiek nam będą zagrażać. Ilość tych inwestycji, które jest zrealizowanych teraz na wójtostwie, w dzielnicy wójtostwo, to jest około ponad 14 milionów złotych zrealizowane. Gdybyśmy liczyli też inwestycję mostową, o której za chwileczkę będziemy mówić, to jesteśmy nawet na etapie tej kadencji, jeżeli to wszystko by poszło w takim kierunku, jakim chcemy. Oczywiście wiemy, że ten budowa mostu pewnie się przeciągnie w dalszym etapie. Będzie to około 80 milionów złotych. No i teraz przechodzimy do tematu bardzo gorącego. Ja na razie się skupię na tym projekcie, który my realizujemy jako miasto Sanok. Czyli mosty dla regionów, mosty, projekt i cały proces powstawania tego jest bardzo gorący. Niektórzy, i to mogę śmiało powiedzieć, chcą na tym zbić kapitał wyborczy albo kapitał taki polityczny bardziej. I dochodzi do różnego rodzaju sytuacji, które ja bym chciał dzisiaj Państwu wytłumaczyć i dziękuję, że przybyliście tak licznie, ponieważ informacje, które do Państwa docierają i ta petycja pokazała, te podpisy, świadczą o tym, że nie do końca byli Państwo świadomi tego, jaka jest faktycznie rzeczywistość i co się będzie działo z inwestycją mostową w tym obszarze i co Państwo mogą zrealizować zarówno na nowej inwestycji mostowej, jak i na tej przeprawie mostowej, która tymczasowej, która jest prowizorką od 50 lat, można powiedzieć, i której my jako miasto nie jesteśmy dzisiaj zarządcą. Dlatego chciałbym, żebyście Państwo wysłuchali, a następnie już jak będziecie świadomi tego, jaka jest rzeczywistość, mogli zadawać pytania. Myślę, że zarówno ja, jak i Pan Starosta tutaj obecnie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania. Szanowni Państwo, projekt Mosty dla Regionów, my jesteśmy i mamy tutaj przedstawicieli firmy Sweco, która projektuje. Jesteśmy najbliżej tej inwestycji, czyli tej wizualizacji, która tutaj została pokazana, ale ja przejdę dalej, ponieważ będziemy jeszcze o tym mówić. W ramach programu Mosty dla Regionów można sfinansować wyłącznie budowę nowych przepraw mostowych. Nowa. Musi być nowa przeprawa mostowa, czyli jeżeli by miał być tutaj budowany most, to musiałby ten zniknąć i na jego miejsce musiałby powstać nowy. Z tym, że my nie jesteśmy jego zarządcą i wniosek został złożony jako miasto Sanok. To jest jedna sprawa. Na prawie 3000 jednostek, Szanowni Państwo, znaleźliśmy się w gronie 25 samorządów, które otrzymało takie dofinansowanie. I nie było łatwo, proszę mi wierzyć, bo niektórzy nawet doprowadzili do tego, że dzisiaj część spraw związanych z tym, dlaczego ten most znajduje się w tamtej lokalizacji, o której za chwileczkę powiemy, dlaczego były takie, a nie inne ruchy i działania związane z Urzędem Miasta, doprowadziły do tego, że środowisko na tyle się podzieliło, że nawet sprawy niektóre trafiły do prokuratury. Ale my w mieście, i tutaj mówię śmiało i twardo, otwarcie do wszystkich, śpimy spokojnie. Bo tym osobom, które zależy na tym, aby ta inwestycja albo się nie udała w tej kadencji, albo miała problemy, to one nie śpią spokojnie. Ja wiem o tym. Ja to przeczuwam i mówię to z pełną świadomością. Szanowni Państwo, projekt Mosty dla Regionów co zakłada? Przede wszystkim celem programu jest budowa brakujących przepraw mostowych, które likwidować będą luki w sieciach drogowych. Czyli tu, gdzie most tymczasowy, nie można było w tym momencie, chyba że powiat startował i chciałby realizować taką inwestycję, bo to jest administrowane przez zarząd powiatu sanockiego, mógłby wtedy realizować taką inwestycję. Likwidacja luki w sieciach drogowych to jest przyłączenie miejsc, gdzie takiego mostu nie było. My jako miasto nie posiadamy mostu. To będzie jedyny most, który możemy zlokalizować. W danym miejscu, który został wskazany też przez fachowców z Politechniki Śląskiej. Trzy oceny wniosków. Miejsca nieciągłości sieci drogowych, czyli tam, gdzie nie ma ciągłości sieci drogowych, możemy wstawić nowy most lub dojazdy do miejsc pracy, oczywiście potencjał społeczno-gospodarczy, który ma wpływ na rozwój danego obszaru. I Szanowni Państwo, na jakim my jesteśmy etapie?
W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania dokumentacji, pełnej dokumentacji. To jest ta kwota, wartość projektu 1 371 000 z dofinansowaniem takim, które otrzymaliśmy. Szacowana wartość inwestycji 65 milionów. Oczywiście niektórzy mówią o tym, jak to materiały poszły do góry, jak skoczyły materiały budowlane. My o tym jesteśmy, my jesteśmy też tego świadomi. Ale szanowni państwo, jeżeli ja słyszę, że dana osoba już wie, z jakich materiałów to będzie budowane i mówi, że koszty będą trzykrotnie większe, to ta osoba się myli. Bo my sami do końca nie wiemy jeszcze, jakie materiały użytkowe będą, ponieważ projektanci to projektują i robią to fachowcy. W tej cenie nie jest tylko most, w tej cenie są też dojazdy. Jesteśmy też na takiej stopie, czyli drogi, które będą tak jakby łączyły ten most w różnej lokalizacji. Łączny koszt inwestycji jest planowany na około 65 milionów, ale cena, jaką wcześniej, jak rozmawialiśmy z projektantami, jak rozmawiamy, dzisiaj zresztą mamy przedstawiciela, który też opowie o tym chwileczkę, to też wskazuje na to, że to może być około 40 milionów, może troszeczkę więcej. My jesteśmy w stanie kolejne inwestycje drogowe, które są związane z tym mostem, dołączyć innymi projektami i będziemy się starać ściągać te środki tak, aby faktycznie one trafiły tutaj do Sanoka i troszeczkę ten obszar rozbudowały. Nie będę mówił o inwestycjach, które zostały zrealizowane, łącznikach, które zostały zrealizowane na terenie miasta i obudziły ten teren. Ale jeden podam przykład tylko. Szanowni państwo, pojedźcie na dzielnicę Posada, na ten łącznik Łany, który budowaliśmy za 8,5 miliona złotych z ulicą Porcelanową. Proszę podjechać tam, zobaczyć, co tam się dzieje poprzez wybudowanie nowego łącznika, ile domów buduje się, ile powstaje nowych miejsc do tego, że dziś wiemy, że tam nawet markety powstaną. Mieszkańcy mają szansę rozwoju, mieszkańcy, ich działki nieruchomości poszły do góry i mieszkańcy widzą przyszłość właśnie w tym, że jeżeli inwestuje się, uzbraja się tereny, to jest możliwość rozwoju danego obszaru. Szanowni państwo, most i jego lokalizacja. Dlaczego w tym miejscu? Było 8 lokalizacji różnego rodzaju. Już za burmistrza Wojciecha Blacharczyka, który wskazał również tutaj kładkę pieszo-rowerową, taką dużą, która miała lokalizację w tym obszarze. Dziś wiemy, że na tych 8 różnego rodzaju lokalizacji w Sanoku ta jest najlepsza. I to nie jest wymysł Tomasza Matuszewskiego, burmistrza miasta Sanoka. To jest wymysł i wyliczenia ludzi, którzy mają pełną świadomość tego, na jakich terenach znajduje się Sanok, jakie są przewężenia, jakie są rozlewiska wód i tak dalej, i tak dalej. Dziś powiem państwu jedno. Zresztą wypowiedzą się na temat projektanci. Budowa mostu w tym miejscu byłaby związana z tym, że nas tutaj by nie było. Tej restauracji by nie było. Po drugiej stronie restauracji Rebel też by nie było. Nasypy musiałyby być około 2 metrów już tutaj, na tej wysokości. Tu jest najwęższe, można powiedzieć, zwężenie Sanu, co powoduje, że wody podnoszą się bardzo wysoko. Nie można postawić żadnego filaru w górskich rzekach. Zresztą powiedzą to projektanci. I most miałby taki kształt łukowy bardzo. Nie jesteśmy w stanie, tutaj nie byłoby zjazdów do Muzeum Budownictwa Ludowego autobusów, które nie wyrobiły się przy tej skali. Nie ma możliwości. Jedyną możliwością dla tego mostu jest jego wyremontowanie na takim samym zasadzie, jaki jest, bez zwiększania szerokości. Bo nikt nam nie wyda zgody. Jestem tego pewny, a jak nie, to przynajmniej w 90% pewny. Przynajmniej te informacje, które posiadam, zresztą ja oddam jeszcze głos fachowcom, żebyście państwo byli świadomi tego, o czym mówimy. Lokalizacja wskazana w mieście, mamy Kaufland, hipermarket Kaufland, ulica Królowej Bony, ulica Sobieskiego. Tutaj mamy muzeum, można powiedzieć, historyczne. Ulica Zamkowa, Sobieskiego, która się kończy, były budynek MOPS-u, w tym się znajduje i tu jest nasza działka i tą drogę Sobieskiego będziemy chcieli wydłużyć do Królowej Bony, do tego łuku przed Kauflandem. Tam powstanie rondo turbinowe, czyli takie podwójne rondo turbinowe,
które jest w tym projekcie zlokalizowane. Ścieżki pieszo-rowerowe, jak widzicie Państwo, już są umieszczone, jeden pod wiaduktem mostu, a drugi z zjazdem z tego mostu. I te ścieżki będą projektowane wzdłuż, tak jak mówiłem, SAN-u aż do Kerfura. I te ścieżki będą na tyle dobrze zaprojektowane, bo realizujemy te wszystkie projekty na zasadzie takiej jakby wspólnych działań, które mają pokazać, że to jest jeden wspólny projekt do zagospodarowania brzegów rzeki San, będą łączyły wszystkie ścieżki zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Co się dzieje w ostatnim czasie? Na początku, w pierwszej wersji otrzymaliśmy projekt mostu, który sięgał mniej więcej gdzieś dotąd, do ulicy Rybickiego ze zjazdem i ulica Gajowa. Dziś okazuje się, że Wody Polskie wydają decyzje jeszcze bardziej rygorystyczne i przeprawa ta mostowa będzie sięgać, można powiedzieć, aż tutaj. I tu jest zjazd do Sosenek, czyli aż za zjazd do Sosenek. I mamy tutaj takie rozgałęzienie do ulicy Rybickiego. Tu już mamy ogródki działkowe. Będzie taki zjazd do ulicy Rybickiego i oczywiście ulica Gajowa wzdłuż, którą też planujemy w dużym remoncie. Czyli jeśli chodzi o ten wjazd do Sosenek, ktoś tam za każdym razem mówi, że budujemy tylko i wyłącznie wjazd dla jednego z przedsiębiorców, to się głęboko myli, bo akurat ten wjazd będzie pod mostem, czyli ten, który jest związany z ulicą Rybickiego. Tak to będzie wyglądało, a ulica Gajowa będzie już połączona z mostem górą, czyli ten odcinek, można powiedzieć, ten most się wydłuży, będzie na takich filarach ustawiony. Oczywiście ścieżki pieszo-rowerowe będą puszczone również wzdłuż brzegów rzeki San pod mostem, pod wiaduktem. Szanowni Państwo, obecny stan przyprawy mostowej przy ulicy Białogórskiej. Ja bym chciał dzisiaj, żeby też zabrzmiał tutaj głos nie tylko mój, ale też Pana Starosty, jeżeli bym mógł Pana Starostę tutaj poprosić, żebyśmy też odpowiadali wspólnie na podstawie tego, jaki jest stan obecnej infrastruktury. Pan Starosta, dzień dobry Panie Starosto, ma przed sobą też dokumenty, pełną analizę tego obiektu, wie mniej więcej jak wygląda, jak stan techniczny konstrukcji, który przez ten most przejeżdżamy, przechodzimy, widzimy co się dzieje, dochodzi do różnego rodzaju no, nieszczęśliwych nawet wypadków, że koła z rowerów wpadają między płyty, delatacje. Następuje tak zwana delatacja dosyć szeroka, bo te płyty cały czas pracują. Nie mówiąc o głosie tych płyt i tak dalej. Dla Państwa to jest przeprawa, która jest nieunikniona i stanowi dla Was bezpieczeństwo. Ja myślę, że oddam teraz głos Panu Staroście, żeby chwileczkę opowiedział o tym, ale musicie Państwo wiedzieć, że każde działanie związane tutaj z tym ruchem, inwestycjami, które będą realizowane przez Państwo, czyli budowami, jakimś działalnością, którą chcecie prowadzić, to musi być związane z tym, że Wy będziecie mieli możliwość przejazdu przez bezpieczną infrastrukturę, która Wam umożliwi to. Dzisiaj można powiedzieć, duża gruszka z betonem, ważąca ileś tam ton, nie będę mówił ile, łamie prawo, przejeżdżając przez ten most. Czyli gdzie ten beton dostarczać i w jaki sposób? Dlatego alternatywą, jakie podjęło miasto, jest budowa nowej przeprawy mostowej. Co się stanie z tą obecną? Ja myślę, że Pan Starosta też jeszcze wyjaśni troszeczkę i będziemy odpowiadać. Oddaję głos Panu Staroście. Dziękuję Panie Burmistrzu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, stan mostu, który jest w zarządzie powiatu, no jest taki, jaki jest. To jest też wiemy bardzo dobrze, tymczasowa przeprawa, 42 lata i na pewno ten stan się nie poprawia, tylko pogarsza. Dlatego też już co roku Powiatowy Zarząd Dróg zleca taki podstawowy przegląd tego mostu. I po ostatnim przeglądzie dostaliśmy zalecenia, właśnie, bo tam też stwierdzone zostały pewne uchybienia, jakieś tam drobne pęknięcia, więc dostaliśmy zalecenia, żeby tutaj ograniczyć nośność tego mostu. Więc to też jakby potwierdza taki fakt, gdzie
W 19 roku, tutaj analizując tą sytuację mostu, który tutaj jest i tego pomysłu, który budowy nowego mostu, jakby jest potwierdzeniem tego, że te rozmowy, te działania o nowym moście, o nowej przeprawie mostowej są słuszne. Także, a do tego czasu, zanim zostanie wybudowany nowy most, musimy, my jako powiat, jako zarząd powiatu, jako powiatowy i jako powiatowy zarząd dróg, musimy zapewnić tutaj przejazd tym mostem, który obecnie jest, na warunkach dalej takich, no, optymalnych, możliwych. Więc podpisując porozumienie z burmistrzem w 19 roku, byłem tego świadomy, że wcześniej czy później taka sytuacja musi mieć miejsce. Zresztą to, co tutaj burmistrz wspomniał, była już mowa o kładkach i w innym miejscu, więc to tak czy tak to musi być. Myślę, że to musi być zrealizowane. Natomiast też po tej analizie w 19 roku też wiele osób i fachowców przekonało mnie również do tego, że w tym miejscu, to co już tutaj dzisiaj burmistrz powiedział, w tym miejscu, gdzie jest obecny ten most tymczasowy, i tutaj powiat nie może wybudować mostu. Raz, że trzeba by było tutaj właśnie nieco podnieść go do góry. My tak przypomnę, że chyba w 2011 roku powiat porozumiał się z miastem i przejął drogę od przejścia dla pieszych na Białą Górę. Tak, to jest już teraz, to jest od 2011 roku, to jest droga gminna, czyli powiat dysponuje droga białogórska i tutaj wjazd na most i 5 metrów za mostem, to jest jeszcze droga powiatowa, most i 5 metrów za mostem do przejścia. Natomiast dalej już jest droga gminna, więc tutaj generalnie powiat nie mógł takiego wniosku składać, a usytuowanie tego terenu w tej nowej perspektywie, tam gdzie ma być nowy most budowany, to jest połączenie drogi gminnej z gminną, więc tutaj wniosek mógł składać tylko burmistrz czy Urząd Miasta Sanoka, więc i tak się stało. Dlatego naszym obowiązkiem i naszym zadaniem jako powiatu jest pilnować stanu technicznego tego mostu, który jest, tak żeby były dalej, żeby był przejezdny. Może go poprawimy. Zleciliśmy w związku z tym przeglądem, zleciliśmy też ekspertyzę. Ta ekspertyza nam nieco więcej powiedziała, bo my generalnie chcieliśmy tylko mieć informację, co możemy zrobić, żeby wrócić do stanu tej nośności 30 ton, które było wcześniej. Natomiast zleceniodawcy zaproponowali jeszcze dwie koncepcje. Koncepcje, które trochę wybiegają do przodu i które są generalnie też na ten czas niemożliwe prawie do zrealizowania, bo tutaj też jest no taka sytuacja, że pod tym mostem są podwieszone 4 media, tak? Więc żeby cokolwiek zrobić dalej, zmieniać konstrukcję, rozbierać, czyli tą koncepcję wariantu drugiego i trzeciego, trzeba most przebudować, bo tam jest mowa o poszerzeniu i tak dalej, jakimś tam łuku też zaprojektowanym, tak żeby te najazdy były z tej samej wysokości, co jest teraz, bo te inne warianty to już by były też, że trzeba most podnieść, więc te dojazdy byłyby tutaj nieco dalej i to by było też skomplikowane i tak jak może nawet i taki wariant, że tutaj nie byłoby jak zjechać czy dojechać nawet do Pogotowia Lotniczego, więc analizując to wszystko, myślę, że trzeba rozważać tylko tą koncepcję, którą powiat zlecił, tą pierwszą, ten pierwszy wariant, czyli doprowadzić do stanu pierwotnego tego mostu, tak żeby tutaj dalej z mostu można było korzystać, również przez ruch kołowy, bo tak to jest. Zresztą w porozumieniu również było zapisane, że to będzie ograniczony ruch kołowy później po wybudowaniu mostu. Więc tego też mieliśmy świadomość, bo dlaczego ograniczać na przykład tylko do ruchu pieszo-rowerowego, jeśli ta możliwość byłaby nieco większa, prawda? Jeśli mogą tutaj przejeżdżać samochody osobowe, to dlaczego ich tutaj dlaczego blokować ten ruch? Więc no tak to mniej więcej wygląda i teraz też naszym zadaniem jako powiatu jest tutaj zapewnić ten przejazd. Myślę, że tutaj
przeanalizujemy, bo to na razie jest koncepcja. Teraz jeszcze musimy zlecić projekt, przygotujemy tutaj te analizy i zobaczymy, w jakim zakresie będziemy remontować ten most. Natomiast nowy most to nowe możliwości, to jest też i oczywiste. Nie ma drogi, nie ma rozwoju, jest nowa droga, jest nowy most, zwiększymy sobie tutaj pewne możliwości i też zagospodarujemy może nieco lepiej tą stronę brzegów rzeki San. Także te możliwości są, bo tutaj nawet pan nadleśniczy, no już jest od niedawna nowy pan nadleśniczy, ale z poprzednim panem nadleśniczym, żeśmy na ten temat również rozmawiali i mówi, że to do drogi, to co wszystko przylega, te tereny do drogi gajowej, czyli do terenów lasów państwowych, to wszystko można zagospodarować. Nie wiem, czy obecny pan nadleśniczy to potwierdzi, ale tak z nadleśniczym Dąbrowskim wówczas, kiedy żeśmy podpisywali to porozumienie, takie rozmowy też prowadziłem, więc tutaj jakieś te nowe możliwości przed nami stoją, także no co jeszcze mogę dodać? Powiat i starosta, każdy starosta na terenie swojego powiatu, na drogach gminnych i powiatowych odpowiada za organizację ruchu. Więc nawet, gdyby były nawet takie wnioski, zapytania i tak dalej, i jakieś tam sugestie, żeby tutaj cokolwiek ograniczyć, to w tym momencie ja nie widzę takich możliwości, żeby ograniczać tutaj ten przejazd, załóżmy tylko czy przejście, zmienić ten ruch na pieszo-rowerowy, bo teraz jest tam możliwość przy tych ograniczeniach, przy tych drobnych korektach, które tutaj przygotujemy i przeprowadzimy te bieżące remonty. Te 15 ton jest realne na długie lata, więc dlaczego ograniczać też zresztą tutaj jest z nami też były starosta, pewnie ma podobne spostrzeżenia, bo też kiedyś przez całe 4 lata, przez całą kadencję takimi tematami też się zajmował i tutaj to jest w gestii starosty, więc tutaj też nie widzę, rozmawialiśmy zresztą dzisiaj również, nie widzę takiej potrzeby, żeby ograniczać ten ruch. Samochody osobowe mogą jeździć, natomiast potrzebą jest właśnie tutaj też zapewnić i musimy mieć tą świadomość, że musimy zapewnić przejazd na tą stronę rzeki San, bo to wszystko, co się tu dzieje, te wszystkie inwestycje, czyli te betoniarki, o których tu burmistrz mówił, czy lasy państwowe chcą wywozić drzewo i tak dalej, no my musimy, dobrze by było jeszcze jednak ten most, nowy most jest na razie w sferze projektowania. Ten most, który mamy, musi nam służyć, więc my go musimy tak czy tak poprawić na tyle skutecznie, żeby nawet ten cały materiał, który jest do budowy nowego mostu, czy do budowy, czy jakichś inwestycji, które są po tej stronie realizowane, musimy tutaj ten most udostępnić mieszkańcom, żeby dalej mógł służyć. Nie możemy dzisiaj mówić o ograniczeniach, bo dzisiaj mamy właśnie zlikwidować te ograniczenia, żeby nam jeszcze te kilka lat służył. Więc ja to tak mniej więcej widzę. Jeśli będą jakieś pytania, to mogę odpowiadać, ale i będę odpowiadał, będę to tłumaczył, bo też to jest też naszym zadaniem, żeby tutaj też utrzymać maksymalnie jak największą nośność tego mostu, żeby wam służył. Bo tutaj innego wyjścia nie ma, bo tam też nie wiem, jak patrząc nawet, jeśli byśmy poprawili drogę gajową, to na ulicy, która od niedawno żeśmy trochę wyremontowali, czyli Sanogliszna, tam też jest ograniczenie, tam też jest taki nieduży most z dużymi problemami, tam też szybko tego mostu nie wyremontujemy i tam też jest ograniczona nośność. Także generalnie tutaj nie ma dojazdu, dużych alternatyw tutaj, żebyście mogli dojeżdżać z tym ciężkim sprzętem, czy to paliwo, które tutaj dla pogotowia lotniczego ma być też dowożone, no które gdzieś musi przejechać, więc my musimy tutaj poprawić nieco stan techniczny tego mostu i zapewnić na te kolejne lata. Jak będą dwa mosty, to będziemy mieli dwie możliwości i wtedy będziemy też się zastanawiać, może tutaj być ten ruch ograniczony, bo ciężki sprzęt może jechać nowym mostem bez żadnych przeszkód, a tutaj tylko tutaj też jakieś tam ograniczenie możemy ustawić i to będzie też takie najmniej uciążliwe dla was, bo tutaj, że ten most hałasuje, myślę, że to poprawimy, ale to jest też uciążliwe, więc te uciążliwości niektóre możemy nieco zminimalizować. Na razie dziękuję. Chciałam zapytać, czy z chwilą otworzenia nowego mostu
wszędzie dalej ruch kołowy na... Tak. Tak jest. Będzie dalej ruch kołowy, dlatego zapraszam Państwa, jeżeli będziecie Państwo... Ruch kołowy taki, który będzie dopuszczalny dla tych samochodów, o których tutaj mówimy. Czyli do tych 30 ton samochodowych, zwykłych tak, samochodów dla mieszkańców. Szanowni Państwo, my budujemy alternatywę dla Państwa. Bo łamiąc prawo może dojść do sytuacji różnych, że nawet sąsiad będzie gdzieś tam na drugiego sąsiada donosił, że betoniarka przyjechała, a nie może przyjechać przez ten most, który nie ma takiej możliwości przejazdu. My robimy inną inwestycję w miejscu wskazanym przez projektantów, przez fachowców, którzy wyliczali infrastrukturę potrzebną do tego, aby taka lokalizacja została zrobiona, a ten most, który jest tutaj w zarządzie starostwa powiatowego, według mnie i według tutaj też projektantów, z którymi rozmawialiśmy, on musi zostać poprawiony, jego stan techniczny na tyle, aby Państwo czuli się bezpiecznie, bo dzisiaj faktycznie ta nośność jest coraz mniejsza, a chcemy ją zachować w jak największym tonażu. Dokładnie tak, niech się Pani nie obawia, bo dlatego też teraz, jeśli poprawimy nieco stan techniczny tego mostu, to też tak na lata, żeby później nam służył. Przykład 20 roku, kiedy 4,60 był stan alarmowy, tak? Stan wody był 4,60 i to jest też tak, że generalnie tam podnosiliście temat w tych materiałach, które tutaj były w przekazach, że którędy dojedziecie, jak znowu pojedziecie nowym, jak już będzie nowy most, przyjedziecie nowym mostem, przez Rybickiego trzeba będzie jechać, a Rybickiego jest zalana. No Rybickiego, gdy będzie Rybickiego zalana, to przy takim stanie, jak były stanie wody, jak była w 20 roku, czy jak była w 2008 roku, czy w 2004 roku, gdzie 4,80 było, nawet nieco więcej jak w 20, to ten most też był zamknięty, więc czy Rybickiego nie można było przyjechać? No most był zamknięty. W 20 roku most był zamknięty od godziny 14 do 19, proszę Pana. Niech Pan nie macha, że nie, bo most był zamknięty. Most pilotowaliśmy ten temat i most tutaj w 2020 roku był zamknięty przy tym stanie, bo były zagrożone media. Bo my musimy jeszcze pamiętać, że tutaj przebudowa drogi... No mogli przejeżdżać, bardzo dobrze. No i właśnie, bo ja do czego ja zmierzam? Właśnie do tego, że most generalnie był zamknięty, wy mogliście jechać i dlaczego to ograniczenie, to co wcześniej mówiłem, dlaczego to ograniczenie likwidować? Wtedy, jeśli ten most zostanie taki jest, dalej w takim stanie, jaki jest teraz, załóżmy, jak będzie 15 ton możliwość, to sobie spokojnie przejedziecie, bo będzie ulica Rybickiego zalana i tutaj spokojnie tym mostem przejedziecie. Dlatego bym tutaj żadnych ograniczeń nie wprowadzał, bo ten ruch będzie też znacznie mniejszy. Takie ograniczenie, gdzie będą mogły samochody osobowe, czyli wy mieszkańcy tutaj dojeżdżać do swoich posesji przez ten most, to nie będzie żadnym dla was utrudnieniem, natomiast jak już będą jeździć, będzie jechał ciężki sprzęt, no to nic się nie stanie, jak pojedzie przez nowy most. No i takie założenie, tak żeby nikomu nie przeszkadzać, natomiast te warianty inne, przebudowy mostu i tak dalej, wiążą się z przebudową mediów, które do waszych posesji idą. Prąd, gaz, woda i kanalizacja. I to musimy, i tak czy tak, powiem jeszcze jedno więcej, w związku z tym, co się tutaj, że sobie tak dyskutujemy, też zorganizowałem spotkanie z tymi właścicielami tych czterech mediów i dyskutujemy i szukają rozwiązań, bo gdyby była, bo przy każdej takiej wodzie podwyższonej gaz jest zagrożony, bo jest najniżej. Więc gaz system już analizuje to i prawdopodobnie pójdzie w taką stronę, że tak czy tak zrobi przewiert pod korytem rzeki San i zabezpieczy to już tak raz na zawsze w lepszej formie. Także to też będzie skutek. A my, remontując ten most w jakąś inną wersję poza tą pierwszą, musielibyśmy też zapewnić tą formę zastępczą dla każdego z tych czterech mediów i to jest na długie, długie lata, zanim dostaniemy jakiekolwiek zgody i te wszystkie decyzje, to uważam, że ten nowy most będzie znacznie szybciej.
Więc tutaj to musicie też wziąć pod uwagę i generalnie to wszystko tak jakby, no jak zbierając w całość, nie ma potrzeby ograniczać przejazdu przez ten most ani teraz, ani kiedykolwiek. Tutaj jest pan Marian Struć, który tam ładny artykuł napisał w Corso Sanok w sobotę, ale troszkę się z nim nie zgodzę, bo tam pisze, że ja czy starostwo z burmistrzem rywalizuje. My nie rywalizujemy, tylko analizujemy tę sytuację, że ścigamy się z czasem, kto szybszy, kto lepszy będzie. Tutaj to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby tutaj wypracować, żeby tak to prowadzić te zadania, żeby tutaj też nie byliście w żaden sposób zagrożeni, z żadnej ze stron. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze na pytania będzie czas, bo dojdziemy do tego ostatniego punktu, gdzie chciałbym. Państwo sobie mogą gdzieś tam notować albo zapamiętać, żeby zadać na samym koniec, jeżeli czegoś jeszcze nie poruszymy, bo chciałbym, żeby tutaj się wypowiedzieli też fachowcy, ale chciałbym, żeby Państwo zwrócili na jedną rzecz uwagę. Przebudowa tego mostu, o której mówimy tutaj na Białą Górę, jest związana z posiadaniem koncepcji, którą dzisiaj starostwo posiada. Ale koncepcja, tak jak już powiedziałem, ja znam miliony koncepcji naprawdę różnego rodzaju w różnych miejscach, w różnych miastach, w różnych przeprawach mostowych. I okazuje się, że ta koncepcja, żeby mogła zostać zrealizowana, musi mieć te przede wszystkim decyzje związane z wydaniem pozwolenia na budowę. Czyli decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, wykonanie projektu budowlanego. Projektanci o tym wiedzą, dlatego oni też analizują i wiemy o tym, że Wody Polskie nie są w stanie dzisiaj wydać na tych parametrach w ogóle jakiejś możliwości rozbudowy tego mostu. Ale co by się stało nawet, Szanowni Państwo, pomyślcie sobie, że tam nie mamy mostu, a tutaj się buduje w tym samym miejscu i cokolwiek. Którędy Państwo by przyjeżdżali? No pewnie tak, no to tam można by było przez tamtędy. Ale druga sprawa, my mamy też alternatywę, o której mówimy i chciałbym tu dzisiaj Państwu powiedzieć, bo rozmawiamy z nadleśnictwem też. Szanowni Państwo, remont ulicy Gajowej dzisiaj i połączenie się górną częścią tam do ulicy Białej Góry jest kolejną alternatywą do tego, abyście Państwo z tamtej strony mogli wyjeżdżać do ulicy Gajowej i dostawać się do centrum. To jest taka alternatywa, która może spowodować, że tam, bo wiemy o tym, że tam został robiony taki kanał środowiskowy przed leśnictwo, nadleśnictwo Baligród. Brzozów, przepraszam, które pokazują drogę, którą można wybudować tam. I my w tej chwili myślę, że jesteśmy na takim etapie, że też musimy brać ten wariant pod uwagę i na pewno będziemy starali się tutaj współpracować nad leśnictwem Brzozów, aby doprowadzić do tego, że jeszcze jeden ciąg dróg, który połączy tą Białą Górę właśnie z tą drogą na Liszną, którą możemy wzmocnić, ulicę Gajową, którą można wracać, spowoduje, że samochody nie będą też tędy jechać ciężkie, z ciężkim sprzętem, tylko z górnej strony, tam od strony lasu. To jest alternatywa najlepsza dla rozwoju tego obszaru, bo ja tutaj dzisiaj nawet widziałem mapkę, którą przyniósł pan nadleśniczy. Pokazał mi, jak właśnie to było realizowane. Sprawdzamy, na jakim etapie to się zatrzymało, bo RDOŚ, tak, nie wydał decyzji i będziemy starali się przeanalizować to, a teraz jest dosyć duża przychylność. Myślę, że tą inwestycję też udałoby nam się wdrożyć, może nie w tej kadencji, ale początkiem tej, a kolejnej, następnej kadencji do realizacji, żeby faktycznie była możliwość tutaj rozwoju tego obszaru, bo to jest przepiękny obszar, ale nie możemy odizolować ludzi tylko i wyłącznie mostem, przeprawą, tymczasową przeprawą mostową, która tyle lat trwa, do tego, żebyście Państwo się tylko skupiali na tym. I ktoś powiedział tak, że faktycznie, no co się stanie, jak Rybickiego zostanie zalane, no to wiadomo, że te wody opadowe nie będą przez tydzień czy dwa. No nieraz jest tak, że jest jeden dzień, dwa, za chwileczkę wody odpływają. Dużo sytuacji dziwnych miało miejsce z tym ostatnim podtopieniem, takim dużym. Nie chciałbym na ten temat mówić. Rozmawiałem z władzami wojewódzkimi, doszło do sytuacji takich, które nie powinny się wydarzyć w Solinie nawet z tym spuszczaniem wody. Wiedzieli też, jaka to jest sytuacja. Spuszczanie wody o 4 nad ranem, a my mamy 6 godzin do tego, żeby się przygotować. To uniemożliwiło nam w ogóle, nie dostaliśmy żadnej informacji. Tutaj pan sekretarz miasta może o tym powiedzieć. Bo ten odcinek tego spustu wody do Sanoka to jest czasowo około 6 godzin, ta fala powodziowa przyszła dosyć wcześniej. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do zadawania pytań, oddam jeszcze głos tutaj firmie, która projektuje, która zna się na tym, która ma duże osiągnięcia
w Polsce przede wszystkim i która realizuje tą inwestycję u nas. Panie Maćku, oddaję głos. Witam Państwa. Dzień dobry. Panie Burmistrzu, dziękuję za zaproszenie. Ja nazywam się Maciej Olejarczyk, jestem dyrektorem i projektantem firmy Swego. Ale jestem, firma Swego brzmi nieco tajemniczo, bo nie wiadomo gdzie to jest, co to jest. Jest to firma, oddział w Krakowie, ale chcę Państwu powiedzieć, że ja jestem Sanoczaninem. To znaczy wychowałem się i urodziłem i wychowałem w Sanoku. W zasadzie niedaleko tego mostu, o którym będziemy rozmawiać, czy o mostach, bo to było Wójtostwo, ulica kiedyś Poprzeczna, potem 30-lecia, teraz Armii Krajowej. I w zasadzie jako młody chłopak byłem obserwatorem tego, co się dzieje na Sanie przez lata, kiedy dorastałem i kiedy skończyłem liceum, stwierdziłem, że ja muszę zgłębić ten temat bardziej. To znaczy zdecydowałem, że pójdę na studia, na mostownictwo i żeby poznać, dlaczego te mosty tak się zachowują i dlaczego się walą. Bo pamiętacie Państwo, była kładka dla pieszych. Młodsi nie pamiętają, ale starsi pamiętają jeszcze tą kładkę, która była rozebrana w latach 70., 80. Potem był most drewniany w miejscu obecnego, tymczasowego, który spadł do Sanu. Potem na szybko była realizowana przeprawa w systemie, żeby udostępnić mieszkańcom dojazd do posesji, komunikację z Białą Górą. I tak naprawdę proszę zobaczyć, że ta przeprawa tymczasowa, która została zrealizowana w latach 80., ona trwa do dzisiaj. To jest przypadek, którego ja nie znam więcej w Polsce, żeby konstrukcja tymczasowa, to jest krata typowa krata wojskowa, która służy do budowy mostów tymczasowych, żeby była użytkowana tak długo, jak jest użytkowana tutaj. Pomijam już kwestie wizualne, pomijam kwestie bezpieczeństwa. Natomiast ten hałas, który jest generowany, dlatego wydaje mi się, że ten obiekt mostowy tutaj w tym kształcie, on trochę mało pasuje do tego otoczenia, pięknego otoczenia. To jest jeden z bardziej urokliwych punktów w Sanoku. I ja tak zawsze się zastanawiałem, co myślą turyści, kiedy jadą do skansenu, przejeżdżając przez taki obiekt mostowy. Natomiast taka jest rzeczywistość i ja najchętniej ten obiekt mostowy bym przebudował. Występuję tutaj nie jako polityk, tylko jako inżynier i chcę Państwu powiedzieć, co ja myślę na ten temat, jak to jest, jak to wygląda i co z tym można zrobić. Ale zanim jeszcze powiem o moście, który jest tutaj niedaleko istniejący od 40 lat, chciałem dwa słowa powiedzieć o nowej przeprawie, którą projektujemy jako firma Swego. Kiedy dowiedziałem się, że miasto Sanok pozyskało środki na budowę przeprawy tak potrzebnej, bo ja zawsze wiedziałem i czułem, że ten most, on jest bardzo ważny i będzie inkubatorem rozwoju prawobrzeżnej części Sanoka. W związku z tym uważam, że to jest absolutnie nieprawdopodobna możliwość rozwojowa dla Sanoka i traktuję to jako wielki sukces, pozyskanie środków na realizację tego typu przeprawy. To nie jest proste, jest bardzo duża konkurencja, jest bardzo dużo miast i
ośrodków, które chciałyby pozyskać takie dotacje. W związku z tym dla mnie kwestią też niejako ambicjonalną było to, żeby wystartować do przetargu i mieć jako Sanoczanin udział w projektowaniu i w realizacji tego typu przeprawy. W związku z tym jako inżynier muszę Państwu powiedzieć tak, że przyświeca nam jako zespołowi projektującemu, bo nie jest to projekt, który realizuje jedna osoba czy dwie, to jest cały zespół. Problemów jest bardzo dużo, jak zawsze przy projekcie. Natomiast to, co nam przyświeca jako cel, to jest zbudowanie mostu nowoczesnego, bezpiecznego i atrakcyjnego. To nie są, atrakcyjność przeprawy nie jest celem nadrzędnym, natomiast funkcjonalność i bezpieczeństwo tak. To, jaka jest konstrukcja obiektu mostowego w tej chwili, jest wynikiem analiz i przemyśleń, które nie trwały tydzień, nie trwały dwa tygodnie, tylko to był proces poprzedzony analizą wariantów i przede wszystkim rozmów z Wodami Polskimi. To jest jedna z instytucji, która uzgadnia, nie jedyna, ale muszę powiedzieć, że proces uzgodnienia z Wodami Polskimi i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym jest, nie jest procesem najłatwiejszym i nie jest procesem krótkim. W tej chwili mam pewne doświadczenia, tak się złożyło, że akurat firma Sweco jest oprócz tego mostu jeszcze projektantem drugiego etapu obwodnicy Sanoka i tam też jest most w ciągu tej obwodnicy, co prawda to jest koncepcja programowa w tej chwili, ale mamy doświadczenia z tym, jak się projektuje na Sanie, jakie są wymagania Wód Polskich. Zresztą to nie jest jedyne miejsce, gdzie projektujemy mosty, mamy doświadczenia jeszcze z innych miejsc. Zajmujemy się tym, ja osobiście zajmuję się tym 30 lat. Jako inżynier mogę Państwu powiedzieć tak, że na początku podeszliśmy do zadania w sposób racjonalnie oszczędny. To znaczy zaproponowaliśmy przęsło 125 metrów plus przęsło odciążające, krótsze, już nie pamiętam jakiej długości, około 50-60 metrów, to w tej chwili nie jest ważne. I drugą koncepcję, to był most podwieszony, a druga koncepcja jedno przęsło łukowe o rozpiętości 125 metrów. I taką koncepcję, taki wniosek koncepcyjny złożyliśmy do Wód Polskich z prośbą o uzgodnienie i pozytywną opinię. Okazało się, że Wody Polskie są ku mojemu zaskoczeniu bardzo restrykcyjne. Ku mojemu zaskoczeniu dlatego, że obserwując przeprawę, która jest wcześniej zlokalizowana na moście Olchowieckim. Tam w zasadzie mamy do czynienia z mostem o długości około 130 metrów, z filarami pośrednimi w nurcie rzeki i niby wszystko jest w porządku. Więc dlaczego akurat nasza konstrukcja o rozpiętości 125 metrów bez przęseł pośrednich jest niewystarczająca? Okazuje się, że od tego czasu zmieniły się przepisy, zmieniły się wymagania bezpieczeństwa i taki most, który był możliwy jeszcze do realizacji kilkadziesiąt lat temu, w tej chwili nie ma szans realizacji w obecnym kształcie formalno-prawnym. W związku z tym byliśmy zmuszeni do tego, żeby zaprojektować przęsło drugie i wydłużyć most do rozpiętości 2 razy 130 metrów, jeżeli chodzi o most podwieszony, bądź 130 metrów łuk plus przęsła dojazdowe, w sumie też o długości 130 metrów. W sumie od dylatacji na przyczółku do dylatacji na przyczółku mamy odległość 260 metrów.
I to nie są fanaberie projektanta, że akurat chcieliśmy wybudować most duży, bo nam się fajnie projektuje mosty duże. Nam generalnie projektuje się szybciej mosty małe. Jak jest duży most, to jest więcej problemów, więcej pracy. Ale takie były wymagania. W związku z tym przez pryzmat tych doświadczeń, które mamy na tym moście i przez doświadczeń na obwodnicy, na drugim etapie obwodnicy Sanoka, gdzie tam też jest długość konstrukcji, jeżeli dobrze pamiętam, 250 metrów. Ja wiem, jakie byłyby wymagania w przypadku przebudowy istniejącego obiektu kratowego, który jest zlokalizowany tutaj na Białej Górze. Drugi element jakby problematyki projektowania tego typu obiektów w Sanoku jest połączenie obiektu mostowego z istniejącą infrastrukturą drogową. Nie wiem, czy Państwo wiecie, być może, że było to omawiane, ale rondo, które znajduje się w tym miejscu, w ciągu ulicy Bony, jest podniesione o ponad 2 metry, a nie wiem, czy nie 3 metry, ze względu na wymagania Wód Polskich, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przewodu. W związku z tym, a tam jest nurt dużo niżej niż w stosunku tutaj do tego miejsca, gdzie jest układ przy ulicy Białogórskiej. Więc ja sobie wyobrażam, gdybyśmy chcieli zaprojektować tego typu konstrukcję w tym miejscu tutaj, jakie konsekwencje dla otoczenia miałby tego typu projekt, który oczywiście zostałby uzgodniony przez Wody Polskie. A gdzie dylatacja, gdzie przyczółki? W tej chwili ta konstrukcja ma 130 metrów. Jeżeli chcielibyśmy przedłużyć, może nie do 260, optymistycznie może udałoby się do 230. To proszę sobie wyobrazić 50 metrów w jedną stronę, 50 w drugą, albo w 100 metrów w jedną stronę, żeby wydłużyć obiekt mostowy i wybudować konstrukcję jeszcze podniesioną. Tak naprawdę obserwując, patrząc na to, co się stało dwa lata temu, w czerwcu 2020 roku, tak naprawdę to jest hazard. Ta woda, ona była bardzo wysoko. Wystarczyłoby, nie wiem, drzewo, pień płynący, zaczepiłby się jeden, drugi i tak naprawdę Państwo nie macie obiektu mostowego. Leży do tej pory. Leży bardzo. Pan opowiada, przepraszam, że tak powiem, to jest historia. To jest historia, to jest piękna rzecz Pana inwestycji, planowania, czegoś robienia. Nam chodzi tu krótko o ten most i drugi most. Pierwszy most niech będzie budowany. To jest kluba Sanoka. I nie mamy co dyskutować. Tylko czy Wody Polskie wyraziły zgodę na budowanie łącznika na jakiej wysokości? Bo to mnie interesuje z ciekawości. Drugi temat. Mówimy, że dbamy o ten most. Pan starosta ładnie to opowiadał na drugiego, co się relacjonował. To nie jest prawda, to jest bujanie. Ten most jest zaniedbany. Ten most tylko był pomalowany farbą, nic więcej. Płyty, które leżą, nikt się tym nie interesował, tym głosem. I panowie, weźcie się do roboty w powiecie, w gminie, bo nas nie interesuje to, czy będzie powiat, gmina, czy droga. Nas interesuje to, żebyśmy szczęśliwie do domu dojechali z pracy. Ten most ma spełniać podstawowe rzeczy. Nie mówmy, że ma 40 lat, bo to jest prawda. Ale był zaniedbany, a dziś jak Państwo to zobaczysz, to z tymi panami, którzy przedmówcami byli, niech podejdą do mostu, zobaczą jaki pień leży sprzed 3 lat. Jaka woda szła? Teraz pytanie brzmi drugie. Woda zalewowa, czy Wody Polskie wyraziły zgodę na jakiej wysokości doprowadzić drogę i jakie to będą koszty? Jakie to będą koszty połączenia tu z tym mostem? I takie pytania mam. A koszt remontu tego mostu nie będzie około 10 milionów, 12, nie więcej, bo się mniej więcej orientuję. Duży, 60, budujmy duży, bo to jest kluba nasza, bo są pieniądze, ale wyremontujmy ten, gdzie pierwszeństwo jest, proszę Pana,
do pogotowia ratunkowego, do skansenu. Czy któryś z panów był tutaj w sobotę, w niedzielę, w piątek, w poniedziałek, jak to świetna, jak stoją samochody? Nie było tu nikogo. Nikogo. Panowie, ja może się ustosunkuję do tego. Ja nie jestem pracownikiem powiatu. Nie jestem. Bo siebie nie można tego mocno powiedzieć. Ja nie jestem starosta. Ale nie odpowiadamy nie na temat. Mówię, mówię państwu jako inżynier. Jeżeli chcecie państwo poznać moją opinię na temat tego mostu, to ja wam chętnie przedstawię. Pan zaprojektował ten mostu. Który? Nie. Czy projektuje? Nie, projektuje, tak. Chwała Bogu, że pan jest sanoczaninem, chwała Bogu, że pan się za to wziął i róbmy dobrą robotę dla miasta Sanoka. Ja jestem tu od 1969 roku i pamiętam tą gładkę, co pan nadmienił, pamiętam te wszystkie inne mosty, te wylewiska wody, ale dbajmy, że jak pójdzie droga podwyższona wody polskiej, wyrażą zgodę, to tam pójdzie woda na SPGK. Ale ja chcę powiedzieć, że my, państwo powinni utrzymać obydwa obiekty, obydwa mosty. Bo to na chodzi, na mnie chodzi tu opowiadanie starych rzeczy, budowania, bo inwestycje to nas nie interesuje, przynajmniej nie. Nie interesuje to, żeby ten most był przejezdny dla karety w pogotowia, dla domowników Białej Góry. Ale ja panu powiem, co zrobić, żeby on był przejezdny i jak to uzyskać. Jeżeli państwo... Proszę pana, robią, jedźmy dalej. Dziura na tym, wjeżdżają pogotowia ratunkowe, wszystkie inne. Nikt się tym nie zainteresuje. Te drzewa tu na tej skarbie, które leżą, nikt się nie... Tylko lepszy wiatr, jak łami spadnie komuś na tym. Służby drogowe jeżdżą. Te opowiadania my znamy. My chcemy wiedzieć, ile będzie taka inwestycja kosztowała tamtą... Żeby tą inwestycję przeprowadzić skutecznie. Żeby przeprowadzić skutecznie. To... się pana nie pytał. To ja panu powiem, co zrobić, żeby skutecznie przeprowadzić tą inwestycję. Jest... Jeżeli państwo chcieliby uzyskać pozwolenie na budowę i przebudować ten obiekt mostowy, to będą olbrzymie problemy i gdybym ja miał się za to zabrać, nie podjąłbym się tego zadania, dlatego że jest to zadanie, które rozbije się prawdopodobnie o administrację Wód Polskich. Ale co można zrobić? Można zrobić remont. Remont tego obiektu mostowego, podstawowy zakres tego remontu to jest pomalowanie, odrdzewienie, pomalowanie, zabezpieczenie, naoliwienie zamków i zabezpieczenie konstrukcji szczególnie narażonych na korozję. Natomiast państwo będą mieli problemy cały czas z tymi aspektami, o których pan burmistrz mówił, że będzie jechał rowerzysta, wpadnie mu koło w dylatację, że będzie hałaśliwość tego obiektu mostowego. Jeżeli ja miałbym mieszkać, byłbym mieszkańcem Białej Góry i miałbym korzystać z tego obiektu mostowego, raczej wolałbym przeprowadzić taki remont, który zabezpieczy, który zapewni mi minimum komfortu. To znaczy można by było zaryzykować taką interpretację, że wymiana konstrukcji, która odpowiada ruchowo parametrom, które są obecnie występujące na tym obiekcie mostowym, jest uznawana jako remont i powinna być obojętna z punktu widzenia uzgodnienia z Wodami Polskimi. W związku z tym można byłoby na obecnych filarach posadowić konstrukcję nośną, która byłaby bardziej komfortowa, która byłaby ładniejsza. Oczywiście musiałaby to być konstrukcja z jazdą dołem, dlatego że każdy centymetr pod konstrukcją jest na wagę złota. Czyli niestety te dźwigary musiałyby być w jakiś sposób wyniesione. Nie wiem, czy to by były takie mini łuki, czy jakieś dźwigary. Na tym trzeba by było się zastanowić. Natomiast istnieje możliwość zapewnienia tego typu konstrukcji alternatywnej. Tylko uwaga, jest jeden warunek. Żeby wymienić konstrukcję, trzeba zamknąć przeprawę łącznie z mediami na okres
pół roku, roku, a jak będą komplikacje, to na dłużej, bo firma, która będzie wykonywać, powie, że odstępuje od zadania i trzeba będzie wykonać, ogłosić nowy przetarg. Oczywiście można sobie wyobrazić dojazd, tylko ten dojazd, jeżeli będzie trwał ten objazd przez rok albo dłużej, on się stanie gehenną dla mieszkańców. W związku z tym, jeżeli ja miałbym podejmować decyzję, jeżeli miałbym doradzać, to raczej skłaniałbym się do tego, żeby jak najszybciej zrealizować przeprawę alternatywną, odciążyć ruch na tym obiekcie istniejącym i wtedy przeprowadzić remont, który byłby poprzedzony analizą, co możemy zrobić. Może byłaby możliwość zastosowania czy przewidzenia jakichś szerszych pomostów dla pieszych, bo chodzenie po tej kładce, po tym moście gęsiego nie jest, nie należy do szczególnie urokliwych. Jazda po tych płytach również. Myślę, że jeżeli nie zmienialibyśmy istotnie niwelety, to faktycznie remont takiej konstrukcji nie byłby może jakimś dużym wysiłkiem ekonomicznym. Natomiast clue stanowią roboty ziemne i przebudowa układu jezdnego. Bo gdybyśmy chcieli uzyskać takie parametry, jakie są dla nowej przeprawy, to 10 milionów kosztowałaby przebudowa układu jezdnego, nie mówiąc o tym, ile murów oporowych i ile skak i protestów mieszkańców, którzy nagle mieliby przed oknem mur oporowy albo mur z gabionów, czy jakąś inną konstrukcję. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, uważam, że budowa mostu nowej przeprawy jest olbrzymią szansą dla Państwa i nie wyklucza utrzymania przyjezdności i użytkowania istniejącego obiektu mostowego, a nawet daje możliwość tego, żeby wyremontować ten obiekt mostowy i poprawić jego estetykę i funkcjonalność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że to te słowa też dużo wyjaśniły. Starajmy się zrozumieć naszą alternatywę tej budowy nowego mostu. Ten nowy most daje nam szansę, tak jak już powiedziałem, połączenia się nawet w przyszłości, to co planujemy tutaj z nadleśnictwem Brzozów, tą górną częścią do ulicy Białej Góry. Możliwość ciężkiego transportu, który mógłby towarzyszyć tutaj mieszkańcom przy różnego rodzaju inwestycjach, a też możliwość wyremontowania tej przeprawy, tymczasowej przeprawy mostowej, która jest w zarządzaniu Starostwa Powiatowego. Jedna bardzo ważna rzecz. My dzisiaj nie możemy ograniczyć dla Państwa oczywiście transportu, o którym mówimy. My ten most też będzie musiał służyć, wiadomo, i straży pożarnej, i karetkom, które się przemieszczają i tutaj bierzemy to pod uwagę. Czyli nie ma blokowania tego mostu. To jest jedna ważna rzecz, która gdzieś tam w petycji była wymieniana. Druga ważna rzecz, o której tutaj Pan wspomniał, decyzję Wód Polskich dotyczące ulicy Rybickiego. Ta droga na razie parametrów nie zmienia, nie możemy jej podnosić i Wody Polskie, gdybyśmy teraz zrobili, bo podniesienie każdej infrastruktury drogowej na terenach zalewowych towarzyszy powstawaniu różnego rodzaju fal i tak dalej, gdzie te wody na drugą stronę, o tym co Pan wspomniał, uderzałyby. Musi zostać wtedy przeprowadzony operat hydrologiczny. Operat, czyli te wszystkie wyliczenia dotyczące jak fala powodziowa, jak ona by się zachowała. My wiemy o tym dzisiaj, że na tym łuku przy Kauflandzie ona odbija w stronę ogródków działkowych i ona się rozlewa tutaj pod Muzeum Budownictwa Ludowego. Tutaj największy ścisk jest właśnie przy moście. O tym, co wspomniał Pan projektant. Dlatego jeżeli byśmy zrobili, podnieśli tą drogę tam dosyć dużo, a to najpierw musimy mieć te wszystkie wyliczenia. My się skupiamy dzisiaj na przeprawie mostowej, tej, którą, o której mówimy. Bliżej jest nam tej wizualizacji ze względu na to, że w jednym tylko miejscu, w jednym punkcie po stronie tej już brzegów rzeki San będziemy mieli punkt zaczepny, gdzie ten most będzie tak rozłożony bardzo
widowiskowo też, ale też po środku tej całej inwestycji mostowej, gdzie rozciągnie się na ten odcinek prawie 230 czy 260 metrów. Tak to dzisiaj wygląda, Szanowni Państwo. Cóż jeszcze? Ja myślę, że pojawią się pytania. Ja czekam na zadawane pytania. Jeszcze Pan Dyrektor tutaj Muzeum Budownictwa Ludowego chciał zabrać głos. Oddaję głos, Panie Dyrektorze. Dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że parę zdań. I to z perspektywy mieszkańca, bo jestem mieszkańcem Międzybrodzia, także tutaj jak Państwo z Białej Góry, a z innej płaszczyzny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Proszę Państwa, od ponad 20 lat, kiedy kieruję tą instytucją, mówi się o Nowym Moście. Ale to było tylko mówienie i to była rzecz, no, można powiedzieć, nierealna, tak jak budowa galicyjskiego rynku. Ale rynek galicyjski powstał i mam nadzieję, że ten Nowy Most też powstanie. I to niech powstanie jak najszybciej. Tutaj Pan projektant powiedział, co myślą turyści przyjeżdżając przez ten Żelazny Most. Właśnie, co myślą? Przez ten czas odwiedziło nas ponad 5 milionów turystów i to ze wszystkich kontynentów. Już nie wspomnę, ile było przebitych opon, ile było po prostu złych odczuć przejeżdżając przez ten most, ile było śmiechu, ile było żartów. Sami Państwo widzą, że jedno i drugie muzeum przy budowie tego mostu zyska nowe możliwości. Ja uważam, że nawet budowa tego mostu tylko i wyłącznie do Sanockiego Skansenu, tylko i wyłącznie, powtarzam, chociaż tak nie będzie, miałaby bardzo wielki sens. Te autokary przejeżdżające przez ten most, nie mogące skręcić na ulicę Rybickiego, dobrze, że ta wysepka została teraz zlikwidowana, ten ścisk, to wąskie gardło, to po prostu stwarza ogromne niebezpieczeństwo. Cały ruch autokarowy poszedłby wtedy nowym mostem. Mówi się też o poszerzeniu ulicy Rybickiego, co jest konieczne, o budowie nowego parkingu. Proszę Państwa, 3/4 osób, które przejeżdża przez Sanok, zatrzymuje się w Sanoku po to, żeby zwiedzić jedno czy drugie muzeum. Ja sobie nie wyobrażam teraz kompleksowego remontu tego mostu istniejącego, który to remont, jak Pan powiedział, potrwa parę miesięcy i to niewykluczone, że nawet ponad rok. Most należy oczywiście poprawić, zabezpieczyć jakoś doraźnie, jak najszybciej wybudować nową przeprawę mostową i wtedy będzie szansa na remont poważniejszy, gruntowniejszy tego istniejącego mostu. Dziękuję bardzo. Panie Dyrektorze, bardzo cenne słowa. Myślę, że też pokazujące faktycznie, nie braliśmy pod uwagę to, co by się stało, gdybyśmy zamknęli ten most i nawet jak muzeum by miało funkcjonować z dojazdem turystów czy osób odwiedzających Sanok. To jest, Szanowni Państwo, dla nas alternatywa. Tak jak już powiedziałem, nie zamykamy. Realizujemy dwie, można powiedzieć, inwestycje jako miasto budowy mostu. Jesteśmy po większych uzgodnieniach. Nawet udało nam się, nie ukrywamy, przyspieszyć niektóre decyzje, które zostały wydane przez Wody Polskie i wierzę, że w najbliższym czasie już projektanci też będą przystępować do przekazywania poszczególnych dokumentów i pokazywania nam szczegółów tej inwestycji. Ja tylko mam jeszcze jedną prośbę do Państwa, ponieważ nawet ta petycja i te informacje, które pojawiały się gdzieś w mediach, pokazują, jak bardzo często nie jesteśmy świadomi tego, co wokół nas jest i kto nam coś przekazuje. Ja bardzo Was proszę, Szanowni Państwo, przychodzimy na spotkania. Nieraz jest to często złapać ten czas, a jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, bo jest tych problemów bardzo dużo. Dzisiaj jest ich więcej nawet. Jeszcze powiem, po tym czasie covidowym jest więcej problemów ludzkich niż wcześniej było. I to jest w dokumentach Urzędu Miasta, my widzimy. Ja dekretuję nieraz dziennie 120 dokumentów. To jest ilość niesamowita, jaka jest. I problemów nieraz typowo ludzkich, niezwiązanych z inwestycjami i tak dalej. A inwestycji drogowych w tej kadencji jest najwięcej. To śmiało mogę powiedzieć. Na 42 miliony już mamy inwestycji. Ja sam zakładałem, tak jak już powiedziałem w swoim programie wyborczym, 3 miliony rocznie. To już przekroczyliśmy 10-krotnie, można powiedzieć. I to jest dalej mało. I zauważcie, Szanowni Państwo, że jakbyśmy w budżecie nawet mieli 60 milionów, to byśmy nie byli w stanie tego zapotrzebowania mieszkańców spełnić tak, jak oni od tego oczekują. Bo są dzielnice takie jak Dąbrówka, która była najbardziej zaniedbana,
To musimy przyznać, że Dobrówka była najbardziej zaniedbana, a tam już są inwestycje w kilkudziesięciu milionach złotych, liczone nie tylko przez miasto, ale też przez Generalną Dyrekcję Dróg, które zostały zrealizowane. Wiem o tym, że Państwo też tutaj macie swoje potrzeby. Ten pierwszy dzisiaj krok, który i to ta informacja, którą otrzymaliśmy dotycząca dofinansowania 500 000 zł do ulicy na Białą Górę i tego projektu, my już będziemy realizować w tym roku, bardzo szybko rozpoczniemy, będziemy starali się jak najszybciej wdrożyć to działanie i wiemy, jakie są tutaj zapotrzebowania. Zdajemy sobie sprawę na temat tych osuwisk, które są realizowane. Też wiemy, jakie są gdzieś tutaj planowane inwestycje powoli. Przedsiębiorcy też wskazują i mówią o tym, co chcą tutaj realizować. Ale żeby tutaj cokolwiek realizować, to trzeba mieć odpowiednią przeprawę mostową. My jej dzisiaj nie mamy. Państwo się czują zagrożeni poprzez to, jaką infrastrukturę mamy tutaj w tej chwili. Ale dlatego, tak jak już powiedziałem, tamta inwestycja ma być inwestycją, która pobudzi tą część dla rozwoju, dla państwa, dla bezpieczeństwa, a ten most zostanie na pewno zachowany dla państwa też bezpieczeństwa, dostępu i szybszego przemieszczania się do centrum miasta. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Szanowni Państwo, Sławek Miklicz, jestem członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rozpatrywaliśmy ostatnio na Komisji Państwa petycję. Ona będzie omawiana na sesji Rady Miasta. Tam z panem mecenasem, który tutaj też jest gdzieś obecny, przygotowali rozwiązanie takie, które prawnie jest możliwe w tej chwili, czyli tą petycję skierujemy do organu właściwego, czyli do zarządu powiatowego. Mam nadzieję, że Rada Miasta taką decyzję podejmie, ponieważ jakby no innych tutaj działań nie bardzo jako Rada Miasta możemy podjąć. Natomiast tak kilka słów też z mojego punktu widzenia, czyli do pana burmistrza i do pana starosty, bo ta petycja wzięła się stąd, że państwo mieli informację, wszyscy mieliśmy informację, że po wybudowaniu nowej przeprawy mostowej ten most zostanie wyłączony z ruchu kołowego, że będzie na nim ruch pieszo-rowerowy. I no, panie burmistrzu, pan starosta jesteście jakby autorem tej informacji, więc stąd te niepokoje mieszkańców. I ja zresztą z tymi niepokojami się zgadzam, bo też rozmawialiśmy o tym, że to była taka decyzja trochę jakby na wyrost. Ta informacja jest w piśmie przewodnim od pana burmistrza do pana starosty, gdzie załącznikiem jest to porozumienie mostowe tak zwane. Więc ja jako radny pierwszy raz dzisiaj usłyszałem, że ten most od pozwu pana burmistrza nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. Jest tutaj też gdzieś radny Drwięga, jest pan przewodniczący. Nie wiem, czy mieli takie informacje wcześniej. Ja takich informacji nie miałem. I to jest informacja, myślę, dobra, panie burmistrzu, dla mieszkańców, ale nie tylko Białej Góry, ale też i mieszkańców Sanoka, bo tak jak ja, zapewnie wielu mieszkańców tą drogą przemieszcza się z panem redaktorem na ogrody działkowe, nawet przemieszczamy się tutaj, więc to jest informacja na pewno dobra. Natomiast to, co ja osobiście chciałbym usłyszeć jeszcze od pana starosty tutaj w tym wypadku, to o działaniach, które zostaną podjęte, bo kilka dni temu pan starosta wypowiadał się w lokalnych mediach, że my rozważacie jako zarząd, czy to wariant drugi, czy to wariant trzeci z tej analizy do remontu tego mostu. Dzisiaj usłyszałem, że rozważacie już tylko wariant pierwszy. Osobiście wolałbym, żeby jednak ten remont był bardziej trwały i bardziej pójdzie w tym kierunku, żeby ten most jednak był bardziej użyteczny, a przede wszystkim, żeby spełniał swoje funkcje w taki sposób, żeby był bezpieczny dla użytkowników, żeby służył mieszkańcom, turystom też, którzy tutaj przychodzą i na pewno, tak jak Państwo tutaj, z tego co słyszałem, co Państwo mówili w tej petycji, zresztą też tam było zawarte, zdaje się, że nikt tutaj nie jest przeciwnikiem budowy nowej przeprawy mostowej. Rada Miasta też podjęła już decyzję w tym kierunku, uchwalaliśmy środki finansowe na projektowanie w budżecie miasta wraz z dofinansowaniem i oby ten most powstał jak najszybciej. No, według planów, panie burmistrzu, 2025, dobrze pamiętam, tak? Natomiast pierwszy kwartał przyszłego roku pewnie będzie przetarg na wykonawstwo, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. W tym kierunku to pójdzie. I zgadzam się z panem burmistrzem tutaj w jednej kwestii. Chciałbym tutaj pana burmistrza wesprzeć. Dzisiaj nie wiemy, ile ten most będzie kosztował.
szacunki są zrobione na 65 milionów. Szacunki są zrobione na 65 milionów. Pan burmistrz tutaj tak delikatnie dzisiaj wspomniał o 40 milionach, żeby porozmawiać z projektantami. Oby tak było. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dofinansowanie do mostu mamy 80%, ale tylko do kwoty 51 milionów. Jeżeli most będzie kosztował więcej niż te 65 milionów, to całą kwotę ponadto, zgodnie z programem Mosty dla Regionów, będziemy musieli pokryć z budżetu miasta. Wiadomo, że im większa kwota do pokrycia z budżetu miasta, tym coraz trudniej to zadanie inwestycyjne będzie realizować. Dlatego też optymistycznie patrzę na to tutaj, tak jak pan burmistrz, który dzisiaj powiedział, że być może to będzie nawet mniej niż te 65 milionów. Oby tak było. Bo wtedy to zadanie staje się realne do wykonania. Przetarg pokaże. Państwo sami jesteście w stanie ocenić, czy te szacunki, które były, one no, idą w tym kierunku, żeby ta kwota była mniejsza czy większa. To już niech każdy sobie sam odpowie. Natomiast, szanowni państwo, ja się cieszę, że dzisiaj państwo i ja i pozostali radni, którzy są obecni, usłyszeliśmy, że ten most nie będzie zamknięty dla ruchu kołowego, bo taka deklaracja padła. Natomiast na pewno jako radni będziemy pytać w takim układzie, po co było porozumienie mostowe podpisywane i po co w tym porozumieniu mostowym miasto zobowiązuje się do przyjęcia mostu od starostwa powiatowego. Bo w tym wypadku nie widzę za bardzo sensu. Tam argumenty były takie, że to jest warunek do uzyskania dofinansowania. Jeżeli taki był warunek, to jest to jakby no, w pewnym sensie uzasadnione. Natomiast jeżeli takiego warunku nie było, no to pewnie będziemy o tym rozmawiać. No ale to już myślę na sesji przy okazji petycji, czy też na komisjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiem od razu na dwa lub trzy pytania, które zostały tutaj powiedziane przez pana, przedstawione przez pana radnego Sławka Miklicza. Szanowni państwo, pierwsze pytanie dotyczące tego, że państwo nie byli świadomi tego, albo byli świadomi tego, że most zostanie zamknięty. Ja na spotkaniu na Wójtowstwie mówiłem, bierzemy pod uwagę, że może być ścieżka pieszo-rowerowa, jeżeli będzie taka lokalizacja tego mostu, jeżeli tamten most będzie nam służył. Bierzemy pod uwagę. Bierzemy pod uwagę i mówiłem, że szanowni państwo, Porozumienie, które było też zawierane dzisiaj. Ja jestem też po konsultacjach z szanowni państwo z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Nawet dzisiaj przeszedłem taką rozmowę, rozmawialiśmy na temat różnych, ale szanowni państwo, dzisiaj jest sytuacja taka, że mamy dwa samorządy. Samorząd aplikujący o inwestycję mostową w mosty dla regionów, akurat jako miasto nie posiadamy żadnego mostu. I dzięki temu tak naprawdę można powiedzieć, że miasta dzisiaj nie interesuje, co się będzie działo z innym samorządem, który ma realizację i ma w swoim zarządzaniu most, który służy państwu. Ale biorąc pod uwagę to, że stanowimy jedną społeczność, że jest to most też, który znajduje się na terenie miasta Sanoka, to oczywiście wierzymy w to, że będzie to remontowany odcinek drogi, który będzie państwu służył, a my nad swoją inwestycją, a nasza inwestycja pomoże nawet w odbudowie tego obiektu, który jest obiektem tymczasowym. To jest jedna sprawa. No i wyleciało mi pozostałe. Chyba zmęczenie materiału. Ale szanowni państwo, dobrze, oddam. Dobrze, oddam tutaj mikrofon teraz panu staroście. Więc tak, najpierw chcę podziękować panu projektantowi, który generalnie też przyznał zarządowi powiatu sanockiego rację, że małymi kroczkami najpierw zrealizować tą pierwszą koncepcję, czyli poprawić trochę stan techniczny tego mostu, który jest. Jak będzie nowy most wybudowany, wtedy można wrócić do innych koncepcji i później tą estetykę, pomyśleć o tych innych formach, bo na razie, tak jak tutaj już nie ma pana dyrektora, ale jak mówi, że na skansen jedziemy przez skansen, czyli od mostu, bo most przypomina trochę skansen, więc już to już jest takie wprowadzenie jakby do tej pory, ale chyba innego, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, ale chyba innego wyjścia my jako zarząd i jako Rada Powiatu nie mamy. My musimy trzymać na razie ten most taki, jaki on jest, poprawić trochę to, co jest możliwe i czekać, aż wybudowany zostanie nowy most i wtedy zacząć rozważać inne jakieś tam kwestie, inne możliwości, myśleć o innych projektach, ciekawszych, prawda?
bo to chyba jest ten kierunek, żebyśmy tutaj też nie pozbawili mieszkańców tutaj dostępu i żebyśmy tutaj tych rzeczy nie ograniczali. Co do aha, tutaj pan radny Sławek pyta mnie, tutaj martwi się o współfinansowanie i tutaj będzie to trochę kosztowało, 65 milionów, może więcej, może mniej, ale ja podam taki przykład, że jeśli chodzi o powiat, że są poza to 20% jest udział po stronie miasta, jakaś tam wartość będzie po funduszy rządowych, no ale te 20% też można jeszcze tworzyć w montaż finansowy. To niekoniecznie. Można jeszcze. Proszę. No właśnie, więc niekoniecznie to muszą być prosto z budżetu. Przykład taki podam. Powiat Sanocki zrealizował ulicę 800-lecia, gdzie nie dołożył ani złotówki, stworzył taki montaż finansowy z jednego funduszu, z drugiego funduszu i mamy wkład, udział własny mamy po stronie z innego funduszu. Program to bardzo precyzyjnie określa, jakie fundusze mogą stanowić wkład własny. Bardzo precyzyjnie. Bardzo precyzyjnie. Tak. No dobrze, ja uważam, że tam zawsze jeszcze jakieś możliwości, są rezerwy, więc ja uważam, że temat jest otwarty, to bym się nie martwił. Jak dają, to brać te miliony, które tam teraz już czekają i później co dalej. Natomiast co do koncepcji, ja przy wywiadzie dla mediów tutaj przy moście mówiłem o wszystkich trzech koncepcjach, ale nie mówiłem o terminach, tylko rozważamy, bo jest wersja ta pierwsza, która jest jakby konieczna, pilna i już, natomiast te dwie pozostałe mają wiele ograniczeń, które jednak muszą zaczekać, jeśli chodzi o plany i o realizację. Więc mówiłem o tym oczywiście, ale tylko analizowaliśmy i będziemy analizować na zarządzie, którą wersję i w którym czasie, bo to też jest, to też jest ważne. Także to jest... To co do odpowiedzi, że nie tylko tutaj rozważałem wersję drugą czy trzecią, ale przede wszystkim wersję pierwszą, a o drugiej i trzeciej też należy pamiętać. I tak jeszcze tutaj pan radny mówił o takich rzeczach, że tam się dowiedział wcześniej, czy po co to porozumienie mostowe. No właśnie, porozumienie mostowe było wymagane w załączniku, więc tam porozumienie zostało podpisane przez burmistrza i zarząd powiatu i może innej treści, jak proponował wcześniej burmistrz Paweł Chydzik, ale generalnie skutek jest taki, że to porozumienie jako załącznik zostało pozytywnie zaakceptowane, bo wniosek został przyjęty pozytywnie, więc jakiej treści, proponowanej treści, której myśmy nie podpisali, tylko żeśmy zaproponowali inne rozwiązanie właśnie nieograniczające to, co tutaj mówimy, tylko to szersze, gdzie przy ograniczonym ruchu kołowym będzie można tutaj z tego mostu korzystać, jest chyba dobrym rozwiązaniem i nie przekreśliło realizacji zadania. Więc to był po naszej analizie chyba dobry ruch, bo dalej nam otwiera wszystkie możliwości. Więc i wniosek, który został przez burmistrza złożony, z tym załącznikiem, który był tam wymagany, ale trochę zmieniona ta treść na taką szerszą, na tą z większymi możliwościami, został zaakceptowany, bo program mamy w realizacji. Więc ja tu nie widzę problemu. Gorzej, gdyby było odwrotnie, nie? Żebyśmy coś niepotrzebnie wymyślili i ograniczyli się. Natomiast tutaj ta sugestia nie miało uznania, przygotowaliśmy inne rozwiązanie, które zostało zaakceptowane, więc ja tu nie widzę problemu. A jaki jest problem, ja się pana zapytam, za czym remontem tego mostu? Żeby ten most, który w tej chwili jest, wziął się za robotę, bo przespaliśmy tyle lat przespaliśmy się, nikt palcem nie rzucił, te płytki pracują, ludzie sobie chodzą do Gęsiego, wymieniliście parę desek i tyle. Parę pachołków, że się postawili, tyle. Wasza robota jest zero. Nic. Stoi to, jak stało od tylu lat. A teraz wszyscy się na okrągło mówili, może jeszcze burmistrz wam wszystko naprawi.
Burmistrza, zgodźcie wszystko i to będzie w cacie. Burmistrz niech się zajmie nowym mostem, a panie się zdaje starym. Zajmujemy się, proszę pana, starym mostem. To, co tutaj pan projektant powiedział, to jest bardzo ciekawa konstrukcja i to nie jest takie łatwe znaleźć rozwiązanie. Natomiast pewne rzeczy realizujemy. A jeśli stoją... Ja tutaj też na tym spotkaniu się już dowiedziałem o tych pachołkach, co pan mówi, że stoją pachołki. Stoją i dobrze, żeby stały w tych miejscach, bo jak słyszałem, że niektórzy te pachołki topią w sanie, i to one tam są potrzebne, żebyście sami sobie nie ograniczyli później tego przejazdu. Bo one stoją w tym miejscu, żeby w tym miejscu tam nie jeździć. Więc tutaj też miejcie to na uwadze, że te pachołki po coś tam stoją. My znajdziemy rozwiązanie, bo mamy tą analizę, którą mamy, jest z tego roku. Ja mówię o tym przeglądzie, który mamy i musimy znaleźć rozwiązanie. To się nie dzieje w 2 godziny, tylko to troszkę trzeba na ten temat się zastanowić. Dobrze, ja lubię opowiadać bajki kwadratowe, proszę pana. Bardzo lubię opowiadać bajki. Mówię o konkretach. Nic pan nie zrobił kompletnie na moście. Nic. No bo ja nie jestem, ja starosta nie robi nic na moście. Ja z łopatą tam nie będę chodził, tylko tam są służby od tego. Proszę pana, więc analizujemy te sytuacje i w tym roku zaczęliśmy wymieniać te panele hałasujące, popękane i to na bieżąco będziemy realizować. Że ten most jest tymczasowy i stoi tyle lat. Tak jest. Podejmujemy decyzję i ten most będzie wyremontowany. Szanowni Państwo, ja bym prosił tak troszeczkę, żebyśmy te emocje gdzieś tam zachowali dla siebie, bo ja wiem o tym, że zdrowie jest najważniejsze, to jest jedna sprawa. Tutaj faktycznie te decyzje muszą być podjęte jak najszybciej, aby Państwo się też czuli bezpiecznie. Mam nadzieję, że uda się to wszystko zrealizować. My ze swojej strony, tak jak już powiedziałem, będziemy się skupiać na tą inwestycją, żeby przyspieszać budowlę naszą, która idzie i postępuje. Skupiamy się teraz na ulicy Białogórskiej i tam chcemy jak najszybciej wdrożyć naszych pracowników, którzy będą realizować i myślę, że do miesiąca, do półtora już wejdziemy tutaj w teren z materiałami, będziemy starali się poprawiać tą infrastrukturę. Odpowiem jeszcze tutaj na pytanie pana radnego Sławka Miklicza dotyczącego kosztów. Dalej, tak ogólnie zostało one przedstawione przez pana. Ja mówię o tylko i wyłącznie przeprawie mostowej bez infrastruktury drogowej, bo jesteśmy w stanie dzisiaj po konsultacjach oczywiście z ministerstwem skupić się na tym, ile kosztów będziemy mieli przeznaczone, ile środków przeznaczone na tą inwestycję mostową, ile ona wyniesie i będziemy starali się do przetargu później umieścić to, co jest w projekcie ujęte. Wiadomo, że zakres prac jest związany z rozbudową ulicy Sobieskiego, przebudową ulicy Królowej Bony, rozbudową tego całego rozgałęzienia, które tutaj mamy na ulicy Gajowej i z tym łącznikiem do ulicy Rybickiego. To wszystko jest ujęte w tym projekcie i w tej pierwszej wersji koszty były przewidziane około 65 milionów, ale sama przeprawa ta mostowa osiągała około 30 do 40 milionów złotych. Jeżeli teraz będzie więcej, to będziemy ją rozszerzać tylko i wyłącznie o to dofinansowanie dla mostu. A z pozostałych elementów, o których tutaj pan starosta też wspomniał, czyli jeżeli będą środki z różnego rodzaju rezerw, bo to jest inwestycja i projekt rządowy, to na pewno będziemy chcieli skorzystać i też mamy takie sygnały, że można dodatkowo te środki, o których niektórzy się martwią, że znowu zablokują miasto i tak dalej. Ja podchodzę do tego tak jak często gdzieś tam z różnymi prezydentami rozmawia się z burmistrzami, którzy mówią o tym, im więcej betonów budujesz w miasto, tym więcej przyjdzie podatków, będzie mieszkańców, którzy będą chcieli tutaj mieszkać, inwestować i realizować swoją przyszłość i swoje gdzieś tam życie prowadzić na tym obszarze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, te środki, o których wspominamy, o tych 20%, tak jak już powiedziałem, jest wiele projektów. Pokazaliśmy w tej kadencji, że możemy sięgać po naprawdę dużo fajnych projektów realizowanych na terenie miasta. Często jest teraz tak, że nawet projekty, które są realizowane, które są przetargi ogłaszane, nie mamy wykonawców, bo wykonawców brakuje na rynku, bo są tak zabici, można powiedzieć, różnymi inwestycjami realizowanymi w innych samorządach. Dlatego, Szanowni Państwo, no cóż, zbliżamy się ku końcowi, ale oczywiście będą pytania jeszcze. Ja czekam na pytania, jeżeli ja czy pan starosta będziemy odpowiadać. Już daję mikrofon tutaj, Grzegorz. Tu ja
Dzień dobry. Moje nazwisko Mazur Łukasz, jestem mieszkańcem ulicy Modrzewiowa, wcześniej Biała Góra, od urodzenia. I tutaj po tym pięknym wystąpieniu Państwa, przedstawienie wizji, jaka nas czeka, pojawiły się takie pytania. Mianowicie, porozumienie, które Państwo zawarli między starostwem a Urzędem Miasta o przekazaniu naszego mostu, prawda, pod nadzór przez Urząd Miasta, czy to porozumienie jest sprecyzowane, czy miasto zobowiązuje się do utrzymania tego mostu na czas, zajmę na to, nieokreślony, w obecnej formie przejazdu? To jest jedno z pytań. Drugie moje pytanie jest takie, zadbanie o ruch, ruch ciężki na prawej stronie SAN-u za pomocą nowej przeprawy, która jest zaplanowana z czasem realizacji, jak tutaj się mówi, w najbliższych 4-5 latach. To jest jeszcze dość długi czas, jeśli chodzi o realizację, gdzie jeszcze w tej chwili projekt nawet jest niegotowy. Różne rzeczy mogą wystąpić po drodze. Jak zadbano o ten ciężki ruch tych ciężkich samochodów na drodze od momentu przeprawy do momentu tutaj na ulicę Białą Górą, Biała Góra? Z uwagi, że odcinek ulicy Rybickiego jest wąski i bardzo słabo utwardzony, bo to jest droga o bardzo małym tonażu przewożenia, a dwa, odcinek między na wysokości skansenu jest bardzo wąski i jeszcze bardzo mocno obciążony ruchem turystycznym. I trzecie pytanie jest do pana, który realizuje projekt. Ja z takiej ciekawości, no nie znam niestety firmy, ale bardzo miło było mi poznać. Mam takie ciekawości, moje pytanie z ciekawości, ile projektów mostowych pańska firma zrealizowała, ile ich zostało zrealizowane, jeśli chodzi o nasz kraj? Takie trzy pytania, bardzo prosiłbym o odpowiedź. Dziękuję. Szanowni Państwo, pierwsze pytanie, czyli porozumienie międzymostowe. To porozumienie, o którym tutaj Pan wspomniał, myślę, że już jest tak prześwietlone przez niektóre osoby. Nie wiem, czy Pan też jest tego świadomy, jakie są sprawy prowadzone. My czekamy. Ja powiedziałem, ja czekam z niecierpliwością, aż ta sprawa się zakończy i w świetle dziennym będziemy widzieli, że porozumienie to mostowe, które zostało zawarte, było jednym z załączników do wniosku, który aplikowaliśmy. I druga sprawa, to porozumienie nie zobowiązuje nas w tej chwili do większych działań, ponieważ przekazanie jakiejkolwiek nieruchomości musi nastąpić poprzez przegłosowanie przez Radę Miasta przejęcia tej nieruchomości. Także burmistrz czy starosta tutaj, podejmując decyzję na szczeblu podpisania porozumienia, tworzył załącznik, a nie dokument, który obligował miasto Sanok do przejęcia tego mostu. I dzisiaj mamy do czynienia z dwoma samorządami, o których Pan wspomniał. I jeżeli mówimy o tym już przez cały ten okres trwania tej dyskusji, a Pan znowu wchodzi w ten temat, to widać, że Pan nie rozumie, co przekazaliśmy. Porozumienie, jeszcze raz, było załącznikiem do wniosku, tak. A dzisiaj... Bardzo proste pytanie. Co ono stanowi, ja rozumiem, gdzie ono zostało. Wiadomo, że między jednostkami samorządowymi przekazanie różnych czy nieruchomości, czy budowli następuje. To nie jest żadną tajemnicą, ani jakimś dziwnym działaniem, prawda? Natomiast... Proszę, podstawowe jest pytanie proste. Czy w tym porozumieniu stanowi załącznik, cokolwiek, nieważne jaką formę ma ten dokument, gdzie on się znalazł, czy tam jest coś na temat zobowiązania się miasta do utrzymania tego mostu w obecnym, że tak powiem, stanie? Znaczy nie w zasadzie, że teraz jest ograniczony, tylko tak jest. Szanowny Panie, ja jestem władzą wykonawczą. Jeżeli radni będą chcieli przyjąć ten most i powiedzą, Panie Burmistrzu, tak, ma Pan przyjąć ten most i realizować to w takim stanie, jakim jest, to będzie to, można powiedzieć, decyzja Rady. Na chwilę obecną nie ma. Tak, nie ma. Tyle. Gwarancję przejazdu przez most. Jeżeli dojdzie do porozumienia. Szanowni Państwo, myśmy na ten temat już rozmawiali. Szanowni Państwo, możemy już rozmawiać. W porozumieniu jest napisane, że... Żeby ja mam to porozumienie ze sobą, że gmina zobowiązuje się do podjęcia starań celem budowy nowej przeprawy mostowej. No i paragraf, no i dalej. I zobowiązuje się do, po wybudowaniu, do
stałego obiektu mostowego na rzece San, że przejmie od powiatu sanockiego i zaliczy do kategorii dróg gminnych i tymczasowych most na rzece San w ciągu ulicy Białogórskiej wraz z dojazdami. Więc do dróg gminnych. Więc, ale to jest tylko porozumienie, takie decyzje podejmują rady. Więc generalnie nie mamy jeszcze wybudowanego mostu. Spokojnie, tutaj ten temat jest jeszcze daleko przed nami. Natomiast to, co już powiedziałem wcześniej w pierwszej swojej wypowiedzi, za organizację ruchu na drogach powiatowych, gminnych i miejskich odpowiada starosta i tutaj starosta podejmie taką decyzję, czy to będzie ograniczony ruch pieszo-rowerowy, czy ograniczony ruch kołowy i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj to nie będzie decyzją ani rady, ani burmistrza, tylko to będzie dalej decyzja starosty. Już chwileczkę. Trzecie pytanie, ale proszę Państwa, trzecie pytanie było. Pozwólcie Państwo, żeby to szło w miarę unormowanie. Trzecie pytanie było skierowane do Pana Macieja z firmy. Szanowni Państwo, to jest trudne pytanie, bo ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie w sposób precyzyjny. To ciekawe, bo to takie rzeczy, które się człowiek chwali, to zazwyczaj jest portfolio, które głównie projektanci z danej firmy to już znają na pamięć. To ja Panu powiem, firma z Sweka akurat ten oddział, którym kieruję, to jest dawny Transprojekt Kraków. Firma, która istnieje od 1949 roku i w momencie, kiedy ja wszedłem do tej firmy jeszcze jako Transprojekt Kraków, my zaczęliśmy realizację autostrady A4 Wrocław-Gliwice. Tam było kilka odcinków. Mam nadzieję, że bez odcinku Gliwice-Sośnica do Gliwice tam dalej. I obiekty mostowe to są wiadukty i mosty. Tych wiaduktów mostowych, czyli obiektów mostowych było ponad 100, ponad 200. Natomiast jeżeli Pan pyta, pewnie Pan chciał zapytać o mosty, a nie o obiekty mostowe. To ja powiem tylko... Też nie potrafię odpowiedzieć precyzyjnie, bo tych mostów jest bardzo dużo. Natomiast odpowiem, przy których mostach pracowałem ostatnio. Od 2006 roku. Jest to między innymi obwodnica Dobrzenia z mostem łukowym na Małej Panwi 130 metrów rozpiętości. Most na Rabie w ciągu A4 odcinek Kraków-Tarnów. To jest obiekt trzyprzęsłowy, z tego co pamiętam 50 metrów rozpiętości w ciągu autostrady zaraz przy węźle Bochnia. Ostatnio oddajemy, teraz w zasadzie jest przedostatnia rada, dzisiaj się odbyła, mostu w Kurowie, most podwieszany pod Nowym Sączem, gdzie jestem głównym projektantem, rozpiętości 100, 200, 200, 100. To jest most podwieszony, wantowy, ekstradost. Most kotlarski, w którym uczestniczyłem, most na Wiśle w Krakowie, rozpięty 166 metrów. Nie wiem jeszcze, czy mam więcej. Wie pan co, proszę Państwa, Panie Burmistrzu, a myślę, że proszę Pana, te inwestycje, które Pan usłyszał, myślę, że są wystarczające. To przepytywanie Pana z portfolio. Ja to dzisiaj staram o pracę, ale proszę Państwa, ale proszę pozwolić, aby myślę, że to, co wymienił Pan, są tak istotnymi inwestycjami, że tu nie wymaga dalszych wymieniania. Firma jest z 1949 roku. Ktoś z Państwa by chciał zabrać głos? Tu chyba Pan był, tak? Nie. Czy ktoś tutaj, z Państwa chce? Tutaj jeszcze było jedno pytanie. Tak. Ja chciałem usłyszeć, w jakim zakresie będzie remontowana ulica Biała Góra tam do tego placu. Czy ten łuk, który jest skrzyżowaniem z ulicy Międzybrodzką, zostanie w jakiś sposób zniwelowany, bo on jest bardzo niebezpieczny dla aut. Bardzo wąski, niebezpieczny i tam by należało coś zrobić, po prostu, żeby to rozszerzyć. Wykupić teren od właściciela i po prostu zrobić z tym porządek, tak samo z tym potokiem, który tam jest taki wąski. Oddaję głos tutaj Panu Piotrowi. Piotr Bochnia. Pytanie, które żeśmy zrobili i wniosek o dofinansowanie tej drogi, to zakładał
remont tej drogi wraz z przebudową w obrębie istniejącego pasa drogowego. Nie ma tutaj planów na przebudowę tej drogi, czyli wykup nieruchomości i poszerzanie tej drogi. Jest wykonanie nawierzchni nowej, wzmocnienie podbudowy, przebudowę odwodnienia i wykonanie chodnika z jednej strony. Tyle na ile pozwala nam istniejący pas drogowy. Także my na etapie, my jesteśmy, znaczy na chwilę obecną myśmy złożyli wniosek, tylko nie wiedzieliśmy, kiedy będzie dofinansowanie. Także dopiero w tej chwili będziemy przystępować jakby do projektowania tego odcinka. To jest na zasadzie projektuj, zabuduj. Nie, chodnik jest, no po jednej stronie. Aha, dziękuję. Od strony skarby, tak. Od strony skarby, żeby pół metra utwardzić, wstrząść te pół metra, żeby można było nie lecieć autorzy, żeby... Nie zmieścią się dwa samochody, panie właściciel. Szanowni Państwo, jeżeli będzie taka informacja, bo tutaj na pewno radni będą też chcieli to poruszyć i ja też jestem za tym, jeżeli będzie taka informacja, że właściciel tego gruntu wyrazi chęć i zgodę, bo często jest tak, że to są tereny nieużytkowe, zauważcie, ale mieliśmy też taki przykład na Dąbrówce, gdzie ktoś nie używał terenu, była skarpa, chcieliśmy pół metra wykupić i nie było szansy, bo ktoś mówił, gdzie to ogrodzenie było dużo wyżej i nie chciał oddać swojej nieruchomości pod inwestycję drogową. Dlatego tutaj, jeżeli będzie tylko taka informacja, że właściciel gruntu będzie chciał przekazać część pod inwestycję drogową, to będziemy starali się tutaj, już Piotr nawet na mapach, tak? Chodzi tylko, żeby pół metra, ta luka, co jest błotna od drogi, klińce ją wysypać, lekko klińce tylko wysypać. No jeżeli będzie tylko i wyłącznie taka praca, o której pan tutaj wspomniał. Przy tej, obiecuję, że przy tej inwestycji tutaj, którą będziemy realizować, od razu będziemy na bieżąco też z mieszkańcami. I te dziury, które są na tej drodze, to idą do placu, kiedy staje tak. 30 centymetrów. Obiecuję, szanowni Państwo, że przy tym remoncie na Białą Górę, tej ulicy Białogórskiej, będziemy starali się z Państwem też tutaj na bieżąco ale konsultować. Tylko podsypać 4 wiadra. Okej. Okay. Dobrze. Bierzemy to pod uwagę. Szanowni Państwo, bierzemy dobrze, pod uwagę. Proszę Państwa, czy ktoś by jeszcze, bo... Podsumowując jeszcze jedna rzecz, chciałbym tutaj Państwu uświadomić, żebyście byli świadomi tego, że jak wracacie do domu, tego mostu Wam nikt nie zamyka. To jest najważniejsza rzecz. Na razie, Szanowni Państwo, jeżeli będzie zamykany, to prawdopodobnie będzie tak, że nowa przeprawa mostowa już będzie istniała. Ja nie chcę jechać przed nową. Ale musi jechać, ale wielu mieszkańców chce, którzy tam też inwestują i którzy chcą dojechać. A jeżeli będzie droga do... Wszyscy chcą przez ten most Białogórski. Bo tu jest na razie na skrócie, tak. Tak, osobowy. I tego się trzymają. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Ja myślę, że na spokojnie możemy... Słucham. Grzegorz, podaj mikrofon. Ale to pracuje... Chwileczkę. Służba drogowa i dziur nie widzi, nic nie widzi i sobie trzymają. Zajedzie na plan. Dobrze, oddajemy jeszcze głos, to jest jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno takie pytanie tu odnośnie stanu obecnego mostu, to będzie do pana starosty. Pytanie, czy jeżeli chodzi o te wszystkie ekspertyzy i tak dalej, porady, rozeznania odnośnie możliwości zabezpieczenia tego mostu i poprawy jego obecnego stanu, czy z tą poprawą będziemy czekać, aż powstanie nowa przeprawa mostowa, czy z uwagi, że obecny stan jest jego bardzo, bardzo niepewny, zostaną podjęte zanim, no w najbliższym czasie, czy będą podjęte środki działania w celu poprawy stanu technicznego naszego mostu. Dziękuję. Ekspertyza, którą zleciliśmy, jest ważna 2 lata.
Więc w tym czasie też, no już teraz ją analizujemy i w jakim zakresie tutaj niezbędnym te działania uruchomimy. Natomiast w jakim zakresie to jeszcze jest, to jeszcze analizujemy. Natomiast, tak jak mówię, raczej idziemy w kierunku tego wariantu, tej koncepcji numer jeden, bo to jest najbardziej zasadne. Reszta, pozostałe jakieś rozwiązania, to są rzeczy, które naprawdę też zabezpieczenie mediów i tak dalej, to są też grube miliony złotych, żeby tutaj przenieść, czy jakoś tam w zastępstwie gdzieś tam uruchomić. Więc na pewno to nie w tym momencie, bo te decyzje, tak tutaj pan projektant powiedział i burmistrz już, to jeszcze przypomnę, że to są też lata. To nie jest tak, że coś tam w miesiąc czy w dwa miesiące zdobędziemy jakieś decyzje. Więc tutaj zasadnym jest, żebyśmy tutaj na bieżąco poprawili stan techniczny w takim zakresie, jaki jest teraz możliwy. Łącznie z tym, żeby trochę ten most no, mniej hałasował, bo tutaj to jest na pewno uciążliwe, więc tutaj to szukamy rozwiązania, żeby tę sytuację poprawić. Hałas jest hałasem, zgadza się, to jest przeszkadza głównie w nocy. No w nocy ruch jest mały. Natomiast hałas hałasem, głównym problemem jaki jest na tym moście, to jest korozja. To są elementy, które są przegnite na pewno. To są elementy, tak jak tutaj sąsiad wspomniał, gdzie po zimie i posypaniu soli, to myje ten błąd, to myje go deszcz, prawda? No taki był stan użytkowania i konserwacji tego mostu, prawda? Tutaj pan Gnacki, dyrektor, mówi, że przebite opony. Tak, zgadza się. Bo ile lat była nieremontowana nawierzchnia, tylko sterczące drut, aż i tak była mała, że pozostały tylko te elementy, które były przyspawane do metalu, prawda? No, więc tutaj jeśli chodzi o te czynnik konserwujący ten most, no tutaj od 1994 roku, kiedy most został oddany do użytkowania, bo ten most w tym czasie został oddany, w 1994 roku, ja pamiętam trzy większe jakieś remonty, które się tutaj odbyły, z czego jeden tak naprawdę została dobrze zrobiona nawierzchnia. Ale w 1994 roku ten most został oddany do użytku. 97 był malowany. Czyli on nawet tak. Czy ktoś z Państwa jeszcze by chciał zadać pytanie? 40 lat możemy liczyć z tym drewnianym, który się zawali. Mam takie pytanie. Czy planowany most będzie zarówno dla pieszych, jak i pojazdów? I po drugie, czy będzie on przyjazny środowisku? I po trzecie, ile będzie kosztować taka budowa? To tyle mam do powiedzenia. Szanowni Państwo, ten most będzie przyjazny mieszkańcom, osobom przemieszczającym się na rowerach, turystom. Przygotowany pod najcięższy transport, jaki może być realizowany na takich drogach, z wytycznymi oczywiście. Ile będzie kosztował, nie wiemy. Musimy zaczekać do przetargu, aż zostanie ogłoszony. Także ja wierzę, że to jest inwestycja przyszłościowa dla miasta, tak jak tutaj wszyscy powiedzieli o tym. Idziemy i staramy się realizować coś, co będzie kołem napędowym dla tej części miasta. Proszę pan. Jeszcze jest, proszę Państwa. Tak. Szanowni Państwo, droga Gajowa jest dla mnie osobiście i wiem, ile tam już pracy. Często też jeżdżę tam na rowerze, wiem, jak to wygląda. Chcemy tą drogę rozbudować na taką szerokość, żeby jeszcze powstała ścieżka pieszo-rowerowa do górnej części, tam aż do tej drogi na Liszną. Także całość na pewno będzie to duża inwestycja, ale z kolejnego projektu już będziemy przygotowywać się do tego, aby przy tej przeprawie mostowej, bo nawet budowa tej drogi no, byłaby związana z tym, żebyśmy łączyli to z tym projektem, który będziemy realizować. Łatwiejszy transport materiałów, dojazd, no i połączenie tych ścieżek pieszo-rowerowych, to jeszcze bardziej nam uatrakcyjni ten teren. Chcemy to połączyć i moim marzeniem jest, nie ukrywam, żeby połączyć to z tą drogą, którą Lasy Państwowe, o której Lasy Państwowe wspominają, czyli połączyć tą górną część Białej Góry z tamtej strony, żeby mogli Państwo wyjeżdżać też przez ten odcinek leśny do ulicy Gajowej i do centrum miasta dostawać się. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję za spotkanie.
I zapraszamy na następne spotkanie, bo na pewno z Państwem jeszcze spotkamy raz, na Białej Górze. Jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam na kolejne spotkania. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia życzę. Do widzenia.